Dear brothers and sisters, good evening. Dobry wieczór, bracia i siostry. I'm very happy to be here with you for this weekend. Bardzo się cieszę, że mogę być z wami tutaj w ten weekend. It's always enjoying to read and to study the Bible, the Word of God. Zawsze jest to radością, kiedy możemy czytać i studiować Słowo Boże. First of all, warm greetings from my home assembly, Burbach in Germany, and from my family. Na początku przekazuję serdeczne pozdrowienia z mojego ze zgromadzenia, dokąd chodzę, w Burbach, i od mojej rodziny. Even we don't know each other, we are the family of God. Nawet jeśli wszyscy się nie znamy osobiście, to jesteśmy jedną rodziną, rodziną Bożą. This is a link which is not natural, not from our origin, but it's a link because the Lord Jesus redeemed us. Jest to powiązanie między nami nie z powodu więzów rodzinnych, nie z powodu jakiejś religii, tylko dlatego, że Pan Jezus nas połączył. And this is very encouraging. I to jest bardzo zachęcające. If you travel around the world, how I do it sometimes. Jeśli podróżujemy dookoła świata, niekiedy ja podróżuję, you meet brothers and sisters somewhere, spotykamy gdzieś braci i siostry, and then you see there's an immediate link. I zauważamy, że jest od razu taka łączność między nami. And if the Lord allows, tomorrow I want to show you some pictures and some impressions from Nigeria, country in Africa. Jeśli Pan pozwoli, to jutro chciałbym pokazać wam kilka slajdów, kilka takich wrażeń z wyjazdu do Nigerii w Afryce. What I want to say now is this. Ale to, co chcę teraz powiedzieć, to jest to. Even if you don't know each other, nawet jeśli nie znamy się wszyscy osobiście, there's an immediate link. Jest między nami od razu relacja. Bondage in Christ. Związek w Chrystusie. And when you leave, i kiedy odjedziemy, then you feel that you have known each other already since many years. To mamy takie odczucie, że znamy się od lat. So for tonight I would like to read some verses and introduce you to the letter, the first letter to the Thessalonians. Dzisiaj chciałbym przeczytać kilka wierszy i wprowadzić nas w list do Tesaloniczan. I would like to read tonight the first chapter. Chciałbym przeczytać pierwszy rozdział pierwszego listu. Tomorrow the second chapter. Jutro drugi rozdział. And maybe if the Lord allows, another time we will do the other chapters. Jeśli Pan pozwoli, może innym razem przejdziemy do kolejnych rozdziałów. But before we start with First Thessalonians, I would like Jonasz to read some verses from Acts 17. Acts chapter 17. Ale zanim przejdziemy do tego listu, chcielibyśmy przeczytać z Dziejów Apostolskich 17 rozdziału. Please read from verse 1 to verse 15. Przeczytamy pierwszy wiersz 17 rozdziału do Tesaloniczan. Przepraszam, 17 rozdziału Dzieł Apostolskich. Pierwsze 15 wierszy. A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś według zwyczaju swojego poszedł do nich i przez 3 sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa, również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto, a naszedłszy dom Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem. Gdy zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj. A Jazon ich przyjął. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus. A lud i przełożeni miasta, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się. Lecz otrzymawszy od Jazona i pozostałych odpowiednie zabezpieczenie, zwolnili ich. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, którzy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice.
Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Wielu też z nich uwierzyło, również nie minęło wybitnych greckich niewiast i mężów. A gdy się dowiedzieli Żydzi z Tesaloniki, że i w Berei Paweł głosi Słowo Boże, udali się tam judząc i podburzając pospólstwo. Lecz wtedy bracia wyprawili zaraz Pawła w drogę ku morzu. Sylas i Tymoteusz zaś tam pozostali. Towarzysze zaprowadzili Pawła aż do Aten, a wziąwszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego, zawrócili. We've read this passage because when we start to study part of the Bible, it's always important to look on the circumstances. Przeczytaliśmy ten fragment dlatego, że zanim zaczniemy studiować pewien fragment Słowa Bożego, dobrze jest spojrzeć na tło. It's a general, basic thing to study. Jest to taka podstawowa zasada co do studiowania Słowa Bożego. What is this assembly, this church in Thessaloniki about? O co chodzi w tym zborze w Tesalonice? So we read in Acts 17 that the apostle Paul during his second missionary trip, he came to Thessaloniki. Więc przeczytaliśmy, że Paweł podczas swojej drugiej podróży misyjnej dotarł do Tesaloniki. We remember that the first time that he came to Europe, it is in chapter 16, where he goes to Philippi. Czytamy w 16 rozdziale, że podczas swojej pierwszej podróży do Europy dotarł do Filipii. And you remember what happened in Philippi, that he preached the gospel, that he was imprisoned, and that the Lord did a big special thing there at midnight. Pamiętamy, co się wydarzyło w Filipii, gdzie Paweł głosił Ewangelię i zostali uwięzieni. I też ta wielka rzecz wydarzyła się o północy. And in the end he had to flee, had to go away. I ostatecznie musieli uciekać. And when he fled, he came sometimes through Amphipolis and Apollonia, then to Thessaloniki. I gdy tak uciekali, to dotarli przez Amphipolis i Apollonię do Thessaloniki. This is at that time it was a bigger city. Wtedy to było większe miasto. Many different kinds of people there. Różni ludzie tam mieszkali. And Paul was there, we don't know exactly, three Sabbaths, it's said in verse 2. Dokładnie nie wiemy, ile tam Paweł był, ale jest napisane, że przez trzy sabaty tam rozprawiał z nimi. This is really not a long time. Więc to nie jest żaden długi czas. Maximum 2-3 weeks. Maksymalnie 2-3 tygodnie. But he used this time to preach the gospel in the synagogue. Ale Paweł wykorzystał ten czas, żeby głosić Ewangelię w synagodze. And we read just a couple of important things. I czytamy tutaj kilka ważnych rzeczy. First of all, in verse 3 we read that he preached Christ. Po pierwsze, w wierszu trzecim czytamy, że głosił Chrystusa. That the Christ must have suffered and risen up from among the dead, and that this is the Christ Jesus. Że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać i tym Chrystusem jest Jezus, którego ja głoszę. So he explained the scriptures, the Old Testament in those days. Więc on wyjaśnia Pisma, czyli na dzisiejsze czasy powiemy Stary Testament. And he showed that this Jesus is the Christ, the anointed one from heaven. I pokazuje, że tym Chrystusem jest Jezus, ten wysłany z nieba. And he told them that he suffered. I mówi, że on cierpiał. It's interesting that it's not said that he died. Interesujące jest to, że nie jest napisane, że on umarł. But this is assumed because he says he's risen up. Ale to jest tutaj domniemane, ponieważ jest napisane, że on zmartwychwstał. So this is the important gospel. Więc to jest ta ważna. This is the gospel. To jest ta Ewangelia. This is that Jesus Christ came on the earth from God, from heaven. Że Jezus Chrystus przyszedł z nieba, od Boga na ziemię. He died on the cross. Umarł na krzyżu. But that's not the end. Ale to nie koniec. He stood up. He's risen. On zmartwychwstał. He lives. On żyje. So we believe in a risen, a living person. Więc wierzymy w zmartwychwstałego, w żyjącą osobę. But there's a second thing. Ale jest druga rzecz. And this is mentioned in verse 7. Ona jest wspomniana w wierszu 7. And it's interesting that the other says this about the teaching of Paul. I to jest ciekawe, że to ktoś inny mówi o nauczaniu Pawła. Saying that there is another king, Jesus.
czytamy, głosząc, że jest inny król, Jezus. So obviously also Paul, the second part of his teaching was not only Christ, but also the King. Więc drugą częścią głoszenia Pawła był również ten król. And of course it is the King of his kingdom, the kingdom of God. I oczywiście on jest królem swojego królestwa, królestwa Bożego. And as the rejected one, jako ten odrzucony, was not accepted by the Jews, but rejected. Nie został przyjęty przez Żydów, ale odrzucony. And what does this mean for us today? Co to oznacza dla nas dzisiaj? Let it say this way. Powiedzmy to w ten sposób. First of all, you have to believe that Christ Jesus died for you. Po pierwsze, musisz wierzyć, że Jezus Chrystus umarł za ciebie. The second thing is that you accept him as your Lord. Po drugie, że musisz przyjąć go jako twojego Pana. The Lord who is above everyone. Pana, który jest ponad wszystkimi. And who controls and orders, he is the master. Pana, który kontroluje, który nakazuje, on jest Panem wszystkiego. And we belong to him. I należymy do niego. Also in Thessaloniki there was a problem. W Tesalonikach również był pewien problem. So also here there was resistance against the preaching. Również tutaj czytamy o przeciwnościach przeciwko głoszeniu. And we read that also Paul had to flee. I również czytamy, że Paweł musiał uciekać. In verse 10 they flew to Berea. W 10 wierszu czytamy, że Paweł i Silas musieli uciekać do Berei. So there were people who accepted the teaching of Paul. A więc byli ludzie, którzy przyjęli nauczanie Pawła. In verse 4 we have read that. Czytaliśmy o tym w wierszu 4. Some of them believed and joined themselves to Paul and Silas, and of the Greeks who worshipped a great multitude, and of the chief women not a few. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa, również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. So a very mixed group, I would say. Więc można powiedzieć, że to była bardzo mieszanina różnych ludzi. Not only believers from the Jews, but also from the Greek, from the Gentiles. Wierzący nie tylko z Żydów, ale też i z pogan. Believers which were from high rank, as we read, yeah? Tak jak czytaliśmy, wierzący z wysokich stanowisk, znamienite niewiasty. But you see immediately, this is the Church of God. Ale widzimy od razu, że to jest Kościół Boży. From many different background, z różnych różnego pochodzenia, different age, różnego wieku, different knowledge, różna wiedza, different studies and grow up, różnego wykształcenia, wychowania, different status in society, różny status społeczny, rich or poor, czy bogaty, czy biedny. The assembly of God is the family of God. Zgromadzenie Boże jest rodziną Bożą. And it brings together very different people. Łączy ze sobą różnorodnych ludzi. And again Paul had to flee and left them alone. I znowu Paweł musiał uciekać, zostawia ich samych. He sent Timothy later on to them. Później wysłał do nich Tymoteusza. This is also what we read in our book in the first epistle to Thessalonians. O tym też czytamy w naszej księdze w 1 Tesaloniczan. Because he really was interested how they do. Ponieważ naprawdę troszczył się o nich, jak im się powodzi. So he wrote this first letter probably as his first letter at all. I napisał ten pierwszy list do Tesaloniczan i to był prawdopodobnie jego pierwszy list w ogóle. You know, we have a lot of epistles of Paul in the New Testament. W Nowym Testamencie mamy wiele listów apostoła Pawła. Many of them are teaching, basic teaching letters. Wiele z nich to podstawowa nauka. This first letter is not so much about deep study, deep teaching. Ten pierwszy list to nie tyle zajmuje się jakąś głęboką nauką. It's more a practical letter. Jest bardziej praktycznym listem. But it is very clear that the main subject in the first and the second letter is the coming of the Lord Jesus. I jest bardzo wyraźnym to, że tym głównym tematem pierwszego i drugiego listu jest ponowne przyjście Pana. We will come to that. Dojdziemy do tego. But bear in mind, it is a young assembly. Miejmy to w pamięci, że to jest młode zgromadzenie. Maybe people who were just repented for, I don't know, some months, some years, not long.
Może ludzie, może tu wierzący dopiero co się nawrócili, może miesiące, może kilka lat temu. But what we will see is this. Ale to, co zobaczymy, to to. There's a fresh faith and life for Christ. Że widzimy u nich takie świeżość życia i wiary w Pana Jezusa. And I hope that we are all encouraged by this model. I mam nadzieję, że wszyscy będziemy zachęceni tym przykładem. Because also we need this fresh and active life with Christ. Ponieważ również my potrzebujemy tego, tej świeżości życia z Chrystusem. Now let us read the first chapter of the first epistle to the Thessalonians. Przeczytajmy pierwszy rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania, wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie, nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. So the reason why Paul addresses this first letter is only later in chapter 4. Powodem, dlaczego Paweł pisze ten list, jest nam pokazany w czwartym rozdziale. Where we read that the Thessalonians waited for the Lord. Gdzie czytamy, że Tesaloniczanie czekali na Pana. But remember, we don't have yet the New Testament fully explored. Ale pamiętajmy o tym, że wtedy, w tym czasie nie było jeszcze całego Nowego Testamentu. In those three weeks, Paul had no time to teach them a lot. I przez te trzy tygodnie, czy sabaty, Paweł też nie miał zbyt wiele czasu, żeby ich nauczyć. Fresh, living, young believers. A więc mamy takich świeżych, wierzących. And now they had an issue. I mają teraz problem. They waited for the Lord. Czekają na Pana. But in the meantime, some of the believers died. Ale w międzyczasie niektórzy z wierzących zmarli. And they were puzzled. I oni byli zakłopotani. How is this possible? Jak to jest możliwe? What will happen with those? Co się z nimi stanie? And this is the reason why we find this first letter, and in chapter 4 Paul explains what happens exactly. I dlatego mamy też ten pierwszy list i Paweł w czwartym rozdziale to wyjaśnia. Not in a long teaching way, nie w jakiejś długiej nauce, but he just explains them at the end of chapter 4, ale wyjaśnia im pod koniec czwartego rozdziału. Verse 17, please read that. Wiersz 17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. So he explains that there is a coming of the Lord for the saints. Więc wyjaśnia im, że będzie przyjście Pana po świętych. He explains how this will happen. Wyjaśnia, jak to się stanie. It will be the meeting in the clouds. To będzie spotkanie w chmurach. Not on the earth. Nie na ziemi. In the cloud. Chmurach. So the Lord comes in the cloud and the saints go up to him. Pan przyjdzie, stąpi na chmury i my będziemy porwani tam. And he explains that those who were fallen asleep, so who died already, i wyjaśnia, że ci, którzy zasnęli, czyli już umarli wtedy, they will rise up before, oni wcześniej powstaną, and then we go together to meet the Lord in the air. I razem pójdziemy z nimi, aby spotkać Pana w chmurach. And this is the main subject of the first letter. I to jest głównym tematem tego pierwszego listu. The coming of the Lord for the saints. Przyjście Pana po świętych. Either fallen asleep or living on the earth.
zarówno po tych, którzy już zasnęli, jak i po żyjących. But there will also be another coming of the Lord later. Ale będzie jeszcze kolejne przyjście Pana później. This coming is not a mystery, it is already revealed in the Old Testament. I to przyjście Pana nie jest tajemnicą, ono było już objawione w Starym Testamencie. The Lord will come with the saints. Pan przyjdzie ze świętymi. And this is the second letter. I o tym mówi nam drugi list. And again, it's very clear. I jest bardzo jasne. When we know that the Lord comes with the saints have to go to Him first. Że jeśli Pan ma przyjść ze świętymi, to najpierw ci święci muszą do Niego pójść. It is not so much my subject tonight and tomorrow. Nie jest to tak bardzo tematem moim dzisiaj i jutro. Because we will concentrate on chapter 1 and 2. Ponieważ skupimy się na rozdziałach 1 i 2. But the whole letter is full of this subject, coming of the Lord. Ale cały ten list jest pełny tego tematu, przyjście Pana. And this is something how the Thessalonians lived with every day in this expectation. I tym Tesaloniczanie żyli każdego dnia tym oczekiwaniem. Therefore it's so important for you and me. Dlatego jest tak ważne dla ciebie i dla mnie. To understand that the coming of the Lord for us can happen tonight, can happen now. Abyśmy zrozumieli, że przyjście Pana po nas może stać się w każdej chwili, może stać się teraz. But there is a second coming of, another coming of the Lord. Ale istnieje jeszcze drugie przyjście Pana. And this coming with the saints will be on the earth. I to przyjście Pana z świętymi będzie na tej ziemi. And this coming will be a coming for judgment. I to przyjście będzie przyjściem na sąd. And the world will be judged all over. I cały świat zostanie osądzony before we have the starting of the millennium. Przed rozpoczęciem tysiącletniego królestwa. So please, it's important for us to make this distinction. Jest to ważne dla nas, aby zrobić to rozróżnienie. And not mix these things. I nie mieszać tych rzeczy. In the first chapter, what we just read, we see this living, vivid life of the young believers in Thessaloniki. W pierwszym rozdziale, jak przeczytaliśmy, widzimy to takie żywą wiarę tych wierzących w Tesalonice. You remember again, Paul taught them Christ, the Savior, and Christ, the King of the Lord. Pamiętamy, Paweł wcześniej im głosił. He was preaching them in Acts 17, Christ the Savior. Głosił im w Dziejach 17 Chrystusa, Zbawiciela. And Christ the King or the Lord. I Chrystusa, Króla czy Pana. And this was really seen in the life of those believers. I to było rzeczywiście widziane w życiu tych wierzących. And Paul does not jump immediately into the subject. I Paweł nie przeskakuje od razu do tego tematu. But he remembers and he summarizes the situation, the status of the Thessalonians. Ale on wspomina, jakby podsumowuje stan Tesaloniczan. And he does this in a very positive way. I on to czyni w bardzo pozytywny sposób. So this is one first thought. Pierwsza myśl. When we think about believers, kiedy myślimy o wierzących, which we know, których znamy, doesn't matter where, obojętnie gdzie, in which church, in which group, w którym kościele, w której grupie, what do we remember first? Co o nich wspominamy na pierwszym miejscu? Do we see the positive thing? Czy widzimy pozytywne rzeczy? Do we see an approval of their spiritual life? Czy widzimy dowód ich duchowego życia? Or do we first think about the negative things? Albo czy myślimy najpierw o negatywnych rzeczach? There are always negative things. Zawsze są negatywne rzeczy. But it's easy to see. Które łatwo widzieć. For everyone. Dla każdego. It's not, there is no spiritual power necessary to see the negative things in another believer. Nie potrzebujemy żadnej duchowej siły, żeby widzieć negatywne rzeczy w życiu drugiego wierzącego. I can promise you, if you would live with me one year at home, obiecuję wam, że jeśli byście ze mną mieszkali w moim domu przez rok, you would be very disappointed. Bylibyście bardzo rozczarowani. Because you get to know me. Ponieważ byście mnie and poznali. You would see the difference between the preaching and the life. I byście zauważyli różnicę pomiędzy głoszeniem a życiem. I'm very sorry about that, because I don't like this. Bardzo jest mi przykro z tego powodu, bo nie podoba mi się to. But the question is, how do I see my brothers and sisters? Ale pytanie brzmi, jak widzę mojego brata i siostrę? So Paul's
mentions all the positive things and we would like to be encouraged by this. Paweł wymienia tutaj te wszystkie pozytywne rzeczy i chcielibyśmy być przez to zachęceni. It remembers me as we read in Revelation that there's really the first love to Christ. Przypomina mi to co czytamy w objawieniu, że jest ta pierwsza miłość do Chrystusa. And this is really what the Lord also wants from you and me. I tego Pan też chce od ciebie i ode mnie. The first love. Pierwsze miłości. Not only in time when we repented and we enjoyed the life with Christ. Nie chodzi tylko o ten czas, kiedy nawróciliśmy się i cieszyliśmy się życiem z Chrystusem. But the first love is the best quality. Ale pierwsza miłość oznacza tą najlepszą jakość miłości. You know, my first love, so to say, on the earth is for my wife. Moja pierwsza miłość, mówiąc tak obrazowo, na tej ziemi jest należy do mojej żony. There are many other things what I like. Jest wiele innych rzeczy, które mi się podoba. But the first, the most quality, the best love, the best, the priority has to be with my wife. Ale ta pierwsza i ta najlepsza miłość, najwyższej jakości należy do mojej żony. Then you understand what is meant here. Jeśli zrozumiemy, o co tutaj chodzi. Overall, the first love of every believer should be for Christ. W ogóle pierwsza miłość dla każdego wierzącego powinna należeć do Chrystusa. When Paul starts his letter, he writes him, he describes himself just as Paul. Paweł tutaj w pierwszym wierszu opisuje siebie po prostu jako Pawła. He's not mentioning his apostleship. Nie wspomina swojego apostolstwa. But he mentions other brothers he is working with. Ale wspomina innych braci, z którymi pracuje. So Silvanus is Silas, we already know from Acts. Sylwan to jest Sylas, którego znamy z dziejów apostolskich. It's another translation, it's Roman and the other one is Greek. Jest to po prostu inne tłumaczenie, rzymskie, a tamto jest greckie. It's the same person, no doubt. Ta sama osoba, bez wątpienia. And he mentions also Timothy. Wspomina też Tymoteusza. So these two brothers, probably younger brothers, traveled and worked with Paul. Ci dwaj bracia, prawdopodobnie młodzi bracia, pracowali i podróżowali z Pawłem. And this is also encouraging. To również jest zachęcające. As we already have seen, God places us together. Tak jak widzieliśmy, Pan stawia nas razem na jednym miejscu. But also to serve the Lord, He wants us to work together. I aby służyć Panu też, wants us to work. Chcę, abyśmy też razem pracowali dla Pana. To serve together. Abyśmy razem służyli Mu. You remember how the Lord called the disciples? Czy pamiętamy, jak Pan powołał uczniów? He called them to be with Him, we read in Mark. Powołał ich, aby byli z Nim, czytamy w Marku. But also He sent them abroad. Ale później też ich wysłał jakby za granicę. And He sent them two and two. I wysłał ich dwójkami. Why? Dlaczego? Everyone has a special gift from the Lord, right? Każdy przecież ma specjalny dar od Pana. And this gift is not the same, it's different. I te dary są różne, nie są takie same. When you work alone, there are dangers. Kiedy pracujemy sami, jest takie niebezpieczeństwo. Danger for yourself and danger for others. Istnieje niebezpieczeństwo dla ciebie i dla innych. But when you work together, ale kiedy pracujemy wspólnie, you can help each other. Możemy sobie pomagać. You can add where the other one has some lack. Możemy dodawać tam, gdzie innemu brakuje. You can correct each other when you are one-sided. Możemy się korygować, gdy jesteśmy jednostronni. You know, we all have a problem to be balanced. Wszyscy mamy problem, aby być zbalansowanymi. Also balanced in the teaching. Również takimi zrównoważonymi w nauczaniu. Sometimes we have passages that we like very much. Nie, są miejsca, które bardzo lubimy. Others we don't like so much. A innych miejsc może mniej lubimy. So then the teaching in the local assembly can be very much one-sided. Więc nauczanie w danym zborze może być bardzo jednostronne. So we are thankful that God has given us brothers and sisters. Dlatego jesteśmy wdzięczni za to, że Pan dał nam braci i sióstr. So that we can share. Abyśmy mogli się dzielić. Work together. Razem pracować. But this means that we also accept the brother, the sister as a gift from God. To również oznacza, że akceptujemy brata czy siostrę jako dar Boży. So Paul was very thankful that he had these brothers. Więc Paweł był bardzo wdzięczny, że miał tych braci. Of course he was the apostle. Oczywiście on był apostołem. But we see about Silas that he is called a prophet also.
Ale widzimy też Sylasa, że jest nazwany prorokiem. And also when we read the two letters to Timothy, we see how many gifts this young brother had. I gdy przeczytamy list do Tymoteusza, to widzimy, jak wiele darów miał też ten brat. So in the assembly of God, there are different gifts and God wants to use them. A więc w zgromadzeniu Bożym są różne dary i Pan chce ich używać. So also you need each other. Również wy potrzebujecie siebie nawzajem. Let not only one do everything. Niech nie tylko jedna osoba wszystko robi, but work together, ale pracujcie razem, help each other, pomagajcie sobie nawzajem and see the gift, what God has given to the brother or sister. I zauważajcie dar, który Bóg daje bratu lub siostrze. So he writes now to this church, to this assembly in Thessaloniki. Więc on pisze teraz do tego zboru w Tesaloniczan. Again, he doesn't describe in depth the teaching about the assembly. On nie wyjaśnia dogłębnie nauki o zgromadzeniu. Also, I don't want to go too much into detail now. I ja też nie chcę zbytnio teraz wchodzić w szczegóły. But when we read the whole Bible about the assembly, ale gdy przeczytamy całą Biblię odnośnie zgromadzenia, it's important to see the assembly with the view of God. Ważne widzieć je, widzieć zgromadzenie jakby w takim spojrzeniu Bożym. The assembly is most precious to him. Że zgromadzenie jest dla niego najcenniejsze. God gave his own son, as we read in Acts 20. Bóg dał swojego własnego syna, jak czytamy w Dziejach 20. To buy, to own this church. Aby wykupić i aby posiadać to zgromadzenie. Ephesians 5, how Christ loves the church. Efezjan 5 rozdział, jak Bóg miłuje zgromadzenie. There's one church. Jest jeden kościół. Not different groups. Nie różne grupy. One church in the view of God. Jeden kościół w spojrzeniu Bożym. Let us always remember this. Zawsze o tym pamiętajmy. Paul remembers also God in God the Father and the Lord Jesus Christ. Paweł wspomina też Boga, Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. The position of a Christian is exactly this. We know God as our Father. Pozycja chrześcijanina jest dokładnie taka. Znamy Boga jako Ojca, naszego Ojca. This is a unique position we have. To jest bardzo wyjątkowa, unikalna pozycja, jaką mamy. Unique because it's only linked to the assembly. Wyjątkowa, ponieważ jest powiązana tylko ze zgromadzeniem. The Old Testament Jews, they Israel, they didn't knew God as their personal father. Starotestamentowi Izraelici nie znali Boga jako swojego Ojca. Also when the church is caught up in heaven, then after that no one will call God as his own father anymore. Również kiedy zgromadzenie będzie już pochwycone, to nikt później nie będzie nazywał Boga jako swojego Ojca. So do we understand this position we have? Czy rozumiemy tą pozycję, którą posiadamy? In Romans 8 we read that the Spirit in us teaches us that we are children of God. W Rzymian 8 czytamy, że ten Duch nam poświadcza, że jesteśmy dziećmi Bożymi. We go straight to God as our Father. Idziemy prosto do Boga jako do naszego Ojca. Open access. Pełny dostęp, otwarty dostęp. There is no time you have to make an appointment with him. Always open. Nie musimy ustalać spotkania, zawsze jest otwarte. And the most precious thing is that we can worship God as our Father. I najbardziej cenną rzeczą jest to, że możemy wielbić Boga jako naszego Ojca. And the Lord Jesus Christ. I Pana Jezusa Chrystusa. He is Lord, as we already mentioned. On jest Panem, jak już wspominaliśmy. He owns us. On, jesteśmy Jego własnością. We are his slaves. Jesteśmy Jego sługami, czyli niewolnikami. Right? We are used to say Lord Jesus. Jesteśmy przyzwyczajeni, że mówimy Pan Jezus. It's a very nice expression. To bardzo piękne wyrażenie. But I hope that it is more than that. Ale mam nadzieję, że to jest coś więcej niż tylko to. When we call him Lord, jeśli nazywamy Go Panem, this means really that he has all rights about me. To oznacza rzeczywiście, że On ma nade mną wszelkie prawo. He can decide. On decyduje. Or do I. Czy ja. And when he sends and gives tasks, what is my answer? Kiedy On coś posyła i daje nam zadanie, jaka jest nasza odpowiedź? He is the Lord. On jest Panem. And then we see a wish. I dalej widzimy życzenie. Peace. No, grace and peace. Łaska wam i pokój. Many of those letters, they start with this.
Wiele listów zaczyna się w ten and sposób. It's not just only a nice word. I to nie jest tylko piękne słowo. Thank you. But there's a meaning behind. Ale jest za tym pewne znaczenie. And I have the idea that we often do not understand. I wydaje mi się, że często tego nie rozumiemy. It's not just some words, but we have to ask the question, what does this mean for me, for you? To nie są tylko jakieś słowa, ale musimy sobie zdać sprawę, co to oznacza dla ciebie i dla mnie. So the grace, what Paul mentioned here, is not the grace of the redemption. Łaska, którą tutaj Paweł wspomina, to nie jest łaska odkupienia. The grace of God has appeared when the Lord Jesus came to redeem us. Tak jak czytamy, że łaska Boża się objawiła, gdy Pan Jezus przyszedł, aby nas odkupić. Our salvation is by grace only. Nasze zbawienie jest tylko przez łaskę. So this grace cannot be improved. Cannot be bigger. Więc ta łaska nie może stać się większą. The grace what Paul wishes here to the Thessalonians and to us is something which we experience daily. Ale ta łaska, której tutaj Paweł życzy Tesaloniczanom i nam, jest łaską, której możemy doświadczać codziennie. The grace of God is available for you. Łaska Boża jest dostępna dla was. Grace means that God wants your best. Łaska Boża oznacza, że Bóg chce dla was jak najlepiej. He wants to bless you. Chce was błogosławić. He wants to guide you for your best. Chce was prowadzić, żeby było jak najlepiej. And his grace is his positive attitude towards you and me. I jego łaska to jest jego taka pozytywne nastawienie jego względem ciebie i względem mnie. You cannot increase this grace because it is abundant, like God is. Nie możemy powiększyć tej łaski, ponieważ ona jest obfitująca, tak jak Bóg. What we can do, ale to co możemy, what we would like to encourage ourselves to do, i do czego też chcemy się zachęcić, make use of this grace. Chcemy korzystać z tej łaski. How do we do this? Jak to możemy robić? We ask God to guide us and to help us in our circumstances every day. Prosimy Boga, aby nas prowadził w naszych okolicznościach każdego dnia. This does not mean that the life is easy. To nie oznacza, że życie jest proste. We saw this with Paul, with his rejection in Thessaloniki. Widzieliśmy Pawła, jego odrzucenie w Thessalonikach. We see this also here in, with those believers. It was not easy. Również widzimy to u tych wierzących. To nie jest coś prostego. But the grace of God is available for you personally, every day, every moment. Ale łaska Boża jest dostępna dla ciebie każdego dnia, o każdej porze dnia, codziennie. And if you trust in God, jeśli wierzysz, jeśli ufasz Bogu, him, jeśli polegasz na Nim, then his grace will guide you and give you the necessary strength for every moment. Wtedy Jego łaska będzie cię prowadzić i dać ci odpowiednie prowadzenie na każdy moment. You know, this is something we have to do in prayer. Jest to coś, co musimy czynić w modlitwie. And it's also an attitude that we have in ourselves. Jest to też nastawienie, które musimy mieć w nas. This is not something theoretical, theological above the clouds, yeah? To nie jest coś teoretycznego, teologicznego, coś w chmurach. But I try really that we understand that this is daily practice, daily Christian life. Ale chcę wyjaśnić to, że to jest nasza codzienna praktyka jako wierzących. And peace? Pokój? The same. To samo. It's not the peace what we found on the cross, peace with God. To nie jest pokój z Bogiem, który odnajdujemy pod krzyżem. When Paul wishes that the peace increase, then he means. Ale gdy Paweł życzy, aby ten pokój wzrastał, to ma na myśli. That you trust God in everything in your life. Abyś ufał Bogu w każdej rzeczy w swoim życiu. Like the Lord Jesus was in that boat there on the lake. Tak jak Pan Jezus, kiedy był w łodzi na jeziorze. There was a big storm. Nadeszła wielka burza. I know the story. Znamy tę historię. And what did the Lord Jesus do? I co Pan Jezus uczynił? He slept. On spał. How is it possible? Jak to jest możliwe? You have a storm in your life. Jest jakaś burza w twoim życiu. The disciples ran after him and said, Lord Jesus, do you don't mind that we die? Uczniowie biegną do niego i mówią: Mistrzu, nie obchodzi cię to, że giniemy? Like Paul in chapter 16 Acts, how can he sleep? Or was it Peter? He slept in the prison.
Tak jak czytamy też o Piotrze w 16 rozdziale Dziejów, był w więzieniu i spał. Jak to możliwe? Amazing. Niesamowite. This is the peace of God. To jest pokój Boży. Not with God. This is what we have by faith. Nie z Bogiem, to mamy przez wiarę. But the peace in God, or God's peace. Ale pokój Boży, pokój w Bogu. What He wants to give you and me for everyday life. Który On chce dać Tobie i mnie na każdy dzień życia. We have many questions. Mamy wiele pytań. What is about tomorrow, the day after tomorrow? Co się stanie jutro, pojutrze? We have wishes. Mamy życzenia. We plan things in our life. Mamy plany. Very often it goes differently. Bardzo często różnie to wychodzi. But God wants you to have peace. Ale Bóg chce, abyś miał pokój. Trust Him. Ufaj Jemu. He is in control. On ma wszystko pod kontrolą. We want to be in control of our life. My często chcemy mieć kontrolę nad naszym życiem. Very often we are educated like this, to be in control. Często tak jesteśmy wychowywani czy kształceni, aby właśnie kontrolować wszystko. We are not. Nie jesteśmy tacy. The next moment is not in our hands. Następna chwila nie jest w naszej ręce. There is one, the Almighty God, who is my Father, your Father. He is in control. Ale jest jeden. On jest tym wszechmocnym Bogiem, który jest Twoim i moim Ojcem. On ma wszystko pod kontrolą. He's in control of everything in your life. On kontroluje wszystko w Twoim życiu. Trust Him. Ufaj Jemu. That He give you the power, the strength to honor Him in all circumstances we endure. Że On da Ci siłę, abyś mógł uczcić Go w każdej sytuacji swojego życia. Now, we give thanks to God always for you all. Drugi wiersz. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich. As we mentioned already, Paul was so positive about them. Czy już wspominaliśmy to, że Paweł był tak pozytywny względem nich? But it's not only that he was an optimist. Ale to nie dlatego, że on był po prostu takim optymistą. He also prayed for them. On również się za nich modlił. We know how busy he was. Wiemy, jak on był zajęty. Working day and night. Pracował dniem i nocą. Sometimes he even started to work to gain his own money, not to rely on brothers and sisters for. Niekiedy musiał nawet pracować własnymi rękami, żeby nie być ciężarem dla wierzących. You ask yourselves, how could he manage this life? Może pytamy się, jak on dawał radę w tym życiu. Making mention of you at our prayers. Wspominając was w modlitwach naszych. So, let me say this. Powiem to tak. How would we have a different relation with our brothers and sisters when we prayed more for them? Jak inaczej wyglądałyby nasze relacje między braćmi i siostrami, gdybyśmy się za siebie więcej modlili. And I mean, Paul mentioned them, I think personally. I wydaje mi się, że Paweł wspominał ich osobiście. It's not a general prayer for all the believers in Thessaloniki. To nie była taka ogólna modlitwa za wszystkich wierzących w Tesalonice. I think he took the time to pray for them by name. Ja myślę, że on rezerwował sobie czas, żeby każdego z imienia wymienić. And you can imagine when he meet them again. When he would meet them again in person. Możemy sobie wyobrazić, że kiedy później ich osobiście spotkał. He prayed for them long time. Długo się za nich modląc. How different the approach is when you meet each other. Jak inne jest nastawienie, kiedy wtedy się spotykamy. In verse 3 he mentions three characteristics of Christian life. W wierszu trzecim on wymienia trzy rzeczy charakterystyczne dla życia wierzącego chrześcijanina. And we see this the work of faith. Widzimy dzieło wiary, the labor of love. Widzimy trud miłości and the constancy of hope. I wytrwałość w nadziei. So faith, love and hope is something we have more of in the Bible. Więc wiara, nadzieja i miłość to znajdujemy częściej w Biblii. You remember 1 Corinthians 13? Pamiętasz 1 Koryntian 13? About the love. O miłości. The last verse is about those three. Characteristics. Ostatni wiersz wspomina te trzy właśnie cechy charakterystyczne. The faith, which is trust in God. Ta ufność, która jest wiarą w Boga. It's not again not the faith of salvation. To nie jest znowu to nie jest wiara w zbawienie. But it is the trust in God. Ale to jest ta ufność Bogu. And the love.
In 1 Corinthians 13 we see how the love is displayed, is shown, is proven. Miłość, widzimy to w 1 Koryntian 13, w jaki sposób ona jest pokazywana. And the hope, which is the expectation of the coming of the Lord. I nadzieja jest to oczekiwanie na przyjście Pana. All these three things are characteristic for a Christian life. Wszystkie te trzy cechy są właśnie rzeczą taką charakteryzującą chrześcijańskie życie. And we read in 1 Corinthians 13 that the one thing which remains is love. Czytamy w 1 Koryntian 13, że jedną rzeczą, która zostanie, to jest miłość. And it's understandable. Jest to zrozumiałe. Because in heaven we don't need faith. We come from faith to see, yeah? Ponieważ w niebie nie potrzebujemy wiary. Przejdziemy z wiary do oglądania. And also hope is not necessary anymore. Również nadzieja nie będzie już potrzebna. Because it happened. We came to be with the Lord. Ponieważ to już się wydarzy. Będziemy z Panem. But the love will always remain. Ale miłość pozostanie na zawsze. But he adds here a work of faith. Ale on tutaj dodaje dzieło wiary. So faith, you know, you can't see. Wiary nie możemy zobaczyć. If I tell you I trust in God, jeśli powiem, że wierzę w Boga, well, how do you know? Skąd możesz o tym wiedzieć? Everyone can say this. Każdy może to powiedzieć. Sometimes unbelievers can say this. Niekiedy niewierzący może tak powiedzieć. How do you know? Skąd możemy to wiedzieć? It has to be proven. Musi być to udowodnione. James tells us, show me your faith if you have no works. Jakub mówi, pokaż mi swoją wiarę bez uczynków. Everyone can say I believe, but if you have no proof, no works where you show that you trust in God. Każdy może powiedzieć wierzę, ale jeśli nie ma tych uczynków, tego dowodu, że wierzę w Boga, then there's a big question mark behind your faith. To powstaje wielki znak zapytania za twoją wiarę. And again, don't mix it up. Proszę, nie mieszajmy tego. The works prove the faith. Uczynki udowadniają wiarę. They don't bring faith. A nie dają nam wiary. The faith is also a gift from God. Wiara to również jest dar Boży. And we don't work to be saved. I nie robimy uczynków, żeby być zbawionymi. There is no contradiction between Paul and James. Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy Jakubem Paul i Pawłem. Clearly explains in Romans that salvation is only by faith. Paweł wyraźnie pisze w Rzymian, że zbawienie jest tylko z wiary. And James adds to it, a Jakub dodaje, because he says, if you don't show that you are a believer, ponieważ mówi, jeśli nie pokazujesz tego, że jesteś wierzącym, what is this worth? Co jest to warte? So here, he sees that the Thessalonians, they have works of faith. Więc on tutaj mówi, że ci Tesaloniczanie mają uczynki wiary, dzieło wiary. And we would also encourage each other to have works of faith. I chcemy się zachęcić nawzajem, aby u nas i były te uczynki wiary. And there are many opportunities. I jest do tego wiele sposobności. Where is the difference between you and an unbeliever? Jaka jest różnica pomiędzy tobą a niewierzącą osobą? From outward, maybe. Not a big difference. Zewnętrznie może nie ma wielkiej różnicy. You have a work. Mamy pracę. You have a car. Mamy samochód. Go to holiday. Jedziemy na wakacje. Go to school or whatever. Chodzimy do szkoły, cokolwiek. But there come circumstances in our life where it is seen that we are a believer. Ale nadchodzą okoliczności w naszym życiu, kiedy okazuje się, że jesteśmy wierzącymi. And I don't talk already about gospel or preach, gospel preaching or something. I nie mówię teraz o ewangelizacjach. I talk about circumstances like illness. Ale mówię o okolicznościach takich jak choroba. Any difficulty in our life. Jakakolwiek trudność w naszym życiu. Then you can show that you are a child of God. Wtedy możesz pokazać, że jesteś dzieckiem Bożym. I know many older believers, brothers and sisters. Znam wielu starszych wierzących, braci i sióstr. They didn't do a big gospel tracts distribution. Którzy nie prowadzili wielkich ewangelizacji. They didn't talk a lot about the Lord Jesus. Nie mówili wiele o Panu. But they lived a faithful life with the Lord. Ale żyli wiernym życiem z Panem. And this was seen in their behavior. To było widziane w ich zachowaniu, in the way of talking, w sposobie mówienia. And then came a severe illness.
I kiedy nadeszła poważna choroba, and then it showed so obviously that they had this peace and the trust in the Lord. To można było zauważyć, że w ich życiu był ten pokój i zaufanie do Pana. I remember when I was young, engaged with my wife. Pamiętam, kiedy byłem młody, zaręczony ze swoją narzeczoną. She proposed to make a visit at a brother at hospital who was deadly ill. Ona zaproponowała, abyśmy odwiedzili brata w szpitalu, który był śmiertelnie chory. And I feared that visit. I ja obawiałem się tej wizyty. Because I didn't know what to say. Ponieważ nie wiedziałem, co powiedzieć. I am young, I am healthy, the whole life is before you. Jestem młody, zdrowy, całe życie przede mną. What do you want to say to such an ill brother? Co mam powiedzieć takiemu choremu bratu? Trust in the Lord? Ufaj Panu? This sounds empty. To brzmi takie tak pusto. So I didn't say a lot. Więc zbyt wiele nie mówiłem. But I went to him. Ale poszedłem do niego. With my engaged wife. Z moją narzeczoną. And we just were there. Po prostu tam byliśmy. And he was so happy to see us. I on tak się cieszył, że nas zobaczył. I asked him how is about your illness. Ja się spytałem o jego chorobę. And he didn't say a lot. I on nie mówił za dużo. Just said, the Lord knows. On tylko powiedział, Pan wie. And then he talked about us. A później mówił o nas. I was so encouraged by the work of faith this man showed. Byłem tak zachęcony, pokrzepiony tym dziełem wiary, które on pokazał. Then we have labor of love. Dalej mamy trud miłości. Remember first epistle of John? Pamiętamy pierwszy list Jana? That the love should be only by words, but also in deeds. Że wiara nie powinna być tylko in actions. Not only in words. Że wiara nie powinna być tylko w słowach, ale też i w czynach. Verse 18. First John 3, verse 18. Pierwszy Jana 3:18. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Or let's read John. Albo też Ewangelii Jana. 13:35. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. So I think we all know what that means. Myślę, że wszyscy wiemy, co to oznacza. That the assembly, the believers, together, they should be known as those who love each other. Że wierzący, że zgromadzenie powinni być takimi, którzy są znani, którzy się nawzajem nie miłują. To love each other means that I know the needs of my sister, of my brother. Kochać się wzajemnie oznacza, że znam potrzeby brata czy siostry. The real needs. Prawdziwe potrzeby. And that I try to respond to them. I że staram się na nie odpowiedzieć. Spiritually. Duchowo. And also practically. I również praktycznie. And here you can put under everything, every service, every prayer, everything which is an expression of love. You put under this umbrella, under this headline, you can bring all the things which you can do for each other. Pod ten jakby parasol możemy włożyć wszystkie rzeczy, które możemy uczynić dla współwierzących. The third thing is the endurance or the constancy of hope. Trzecia rzecz to wytrwałość w nadziei. So, this is what we started with, yeah? The hope that the Lord Jesus comes is a real hope, it's not theory. To jest to, czym rozpoczęliśmy. Ta nadzieja, że Pan przyjdzie, to jest żywa nadzieja, to nie jest teoria. We will see this again at the end of the chapter, in verse 9. Zobaczymy to ponownie pod koniec rozdziału, w dziesiątym wierszu. By the way, we find this in every chapter. Tak, w zasadzie to znajdujemy to w każdym rozdziale. So we will talk about verse 9 and 10, where we have this expectance, this daily waiting for him. Będziemy mówić jeszcze o wierszach 9 i 10, gdzie mamy to codzienne oczekiwanie, await his son from the heavens, aby oczekiwać jego syna z niebios. In chapter 2 we have in verse 19.
drugi rozdział, wiersz 19 and 20. I 20. It's about the reward. Czytamy tam o nagrodzie. A reward. We will talk about this tomorrow. Będziemy o tym jutro mówić. The third one in chapter 3 is about our responsibility. Verse 13. Trzeci rozdział, 13 wiersz, czytamy o naszej odpowiedzialności. Unblameable in holiness before our God and Father at the coming of our Lord. Bez nagany w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. So you see, when you wait for the Lord to come today, then you live holy for Him. Tak więc widzimy, że jeśli czekamy na przyjście Pana codziennie, to też chcemy żyć w sposób święty dla Niego. He will separate you from all evil in your life. Wtedy oddzielasz się od wszelkiego zła w twoim życiu. To be ready when he comes. Aby być gotowym, kiedy on przyjdzie. Responsibility. Odpowiedzialność. Chapter 4 we touched already. Czwarty rozdział już mówiliśmy. Paul explains how this happens, the process, so to say. Tam Paweł wyjaśnia, jak to się stanie, ten proces. We will go up, caught up in the clouds. Gdzie będziemy porwani w obłoki. And in chapter 5, verse 23. I rozdział 5, wiersz 23. It's again that our whole human being is protected for the coming of the Lord. Czytamy, że nasza cała istota ludzka ma być zachowana na jego przyjście. Spirit, soul and body. Duch, dusza i ciało. Yeah, the human being, man, is created in the likewise of God. Cała istota ludzka. Człowiek jest stworzony na podobieństwo Boże. So we have three parts. Więc mamy trzy części. The body is only one part. Ciało to tylko jedna część. But there's our spirit and the soul. Ale jest jeszcze duch i dusza. And when we talk about our salvation, for example, we mainly talk about our soul. I kiedy mówimy o zbawieniu, to często mówimy tylko o naszej duszy. But sometimes we read about the salvation of our body still to come. Ale też niekiedy czytamy o zbawieniu naszego ciała, które jeszcze nadejdzie. Because the body is not saved already. Ponieważ nasze ciało jeszcze nie jest zbawione. So, coming back to our verse, he shows that they really constantly hope, have this hope. It is vivid. Więc wracając do naszego wiersza trzeciego, czytamy, że oni ciągle mieli tą nadzieję, ona była żywa. We would like to encourage each other also to live in this daily hope, not in a theoretical way, but real. Chciałbym nas też zachęcić, abyśmy rzeczywiście żyli codziennie w tej nadziei, nie tylko w teorii. And I really think if we would look at this in a more practical way, i myślę, że gdybyśmy patrzyli na to bardziej praktyczny sposób, we should do some things differently. Wtedy niektóre rzeczy czynilibyśmy inaczej. Clear up issues. Wyjaśnili pewne sprawy. Go for our neighbor who is not yet saved. Poszli do sąsiada, który jeszcze nie jest zbawiony. Let me ask you this question. What if you knew that the Lord Jesus will come in 10 days? Pozwól zadać mi takie pytanie. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że Pan Jezus przyjdzie za 10 dni? Ask yourself, what would you use these 10 days for? Zapytaj się, na co byś wykorzystał te 10 dni? Paul writes in verse 4, knowing brethren beloved by God your election. Paweł pisze w czwartym wierszu, wiedząc bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. So he just touches in a simple sentence a great Christian truth, the election. Więc on w kilku prostych słowach dotyka tej wielkiej prawdy chrześcijańskiej wybrania. So God has elected you. Bóg wybrał ciebie. It's a personal election. To jest osobiste wybranie. Okay, we have blessings in common, we have a position in common, but this election is a personal one. Mamy wspólne błogosławieństwa. Personal blessings and common blessings and common. We have personal and common blessings and a position in common. I mamy wspólną też pozycję jako Kościół, ale to wybranie jest rzeczą osobistą. So election is not something in common. To nie jest coś wspólnego, ogólnego. But personal. Ale to jest rzecz osobista. What does that mean? Co to oznacza? God wanted you. Bóg ciebie chciał. He didn't only knew that you will become his child. On nie tylko wiedział, że staniesz się jego dzieckiem. But he looked after you. Ale on troszczył się o ciebie. Wanted to have you. Chciał ciebie mieć. He chose you. Wybrał ciebie.
How did Paul know that he could say this about the Thessalonians? Skąd Paweł wiedział, że może to powiedzieć o Thessaloniczanach? Because they accepted the gospel. Ponieważ oni przyjęli Ewangelię. So, about the election we talk to believers. A więc o wybraniu mówimy do wierzących. The unbeliever has to listen and to be obedient to repent. Niewierzący musi słuchać i być posłusznym i pokutować. And there is no discussion with an unbeliever whether he is elected or not. Nie ma mowy w ogóle odnośnie niewierzącego, czy jest wybrany, czy nie. The responsibility is 100% with the man. Odpowiedzialność leży 100% po stronie człowieka. But in the moment when there is the acceptance of the gospel, ale w momencie, kiedy jest przyjęcie Ewangelii, then it's a proof that this person was elected. Jest to dowodem na to, że ta osoba była wybrana. And again, we as believers, we can be thankful to be elected by God personally. Jeszcze raz możemy być wdzięczni jako wierzący, że zostaliśmy wybrani przez Boga. It's not just by chance. To nie był przypadek. It's something we can thank God for. Ale to jest coś, za co możemy być Bogu wdzięczni. Now, in verse 5, we go ahead. Our glad tidings were not with you in word only, but also in power and in the Holy Spirit. Dalej w piątym wierszu czytamy, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym. So Paul describes that he preached the gospel to them in such a way. Paweł wyjaśnia, że on głosił im Ewangelię w taki sposób. He says we didn't talk only. On mówi, nie tylko mówiliśmy o tym, but there are three things how he shows how he talked. Ale są trzy rzeczy, które pokazują, w jaki sposób on mówił. It was in power. To było w mocy. You remember when the Lord Jesus taught the people, the Pharisees, the scribes? Pamiętamy, jak Pan Jezus nauczał ludzi, faryzeuszy, uczonych w piśmie. One situation I don't remember where, but the people says, well, this man talks with power. Jest jedno miejsce, gdzie czytamy, nie pamiętam, gdzie to jest napisane, gdzie ludzie powiedzieli, on uczy z mocą. This is very important. To jest bardzo ważne. Talking about the word of God has to be with power. Mówienie o Słowie Bożym musi odbywać się z mocą. The word of God is living, is power. Słowo Boże jest żywe, jest mocą. And this is seen today. I to jest dzisiaj widziane. People who read the Bible, they repent. Ludzie, którzy dzisiaj czytają Biblię, pokutują. God can work in the heart through His word. Bóg może działać w sercu przez swoje słowo. And it's also a question how we preach. I też pytanie, w jaki sposób my głosimy. And I don't talk only about preaching here in the room. I nie mówię tylko o głoszeniu tutaj w tym pokoju. But also how we talk to others in our families or to the neighbors or at work. Ale jak mówimy do innych w naszej rodzinie czy do naszych sąsiadów i tak dalej. We read in chapter 2, verse 13. W drugim rozdziale 13 wierszu czytamy. Please read. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako Słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. This is the living word of God. To jest żywe Słowo Boże. And it has power to turn the heart of men. Also today. I ono ma moc, aby zawrócić serce ludzkie również i dzisiaj. We experience it every time when an unbeliever repents. Doświadczamy tego za każdym razem, kiedy niewierząca osoba pokutuje. No power from men, it's a power from the word of God. To nie jest moc ludzka, to jest moc Słowa Bożego. And let us also put it for us as believers. Zastosujmy to też dla nas wierzących. When I read the word of God, kiedy ja czytam Słowo Boże, hear the word of God, kiedy słucham Słowa Bożego, am I open to receive God in His word, in His power? Czy jestem gotowy na to, aby przyjąć Boga w Jego mocy? Or do I have resistance? Albo jest we mnie opór? Because I heard it so often. Ponieważ tak często już to słyszałem. Or because God touches a point in my life, I have to change, but I don't want. Albo może Bóg dotyka rzeczy w moim życiu, którą muszę zmienić, a nie chcę. Just would like to read a verse from James. Chciałbym tylko przeczytać wiersz z Jakuba. James 1. Jakuba 1. James 1, verse 21.
wiersz 21. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. It's meekness, what I want to talk about. Is that the word you have? Chcę tutaj wspomnieć o łagodności. Meekness, that means it's not weakness, huh? To nie jest słabość. It's meekness, that means you give up every resistance. To jest łagodność, czyli nie stawiamy żadnego oporu. You know, this is important to receive the word of God. To jest ważne, aby w taki sposób przyjmować Słowo Boże. This was in your heart meekness when you heard that you have to repent and you did it. Właśnie ta łagodność była w twoim sercu, kiedy usłyszałeś, że musisz pokutować i to uczyniłeś. You give up all your own egoism, your proudness. Odpuściłeś cały swój egoizm, swoją dumę. And you said God is right. I powiedziałeś, Bóg ma rację. I am wrong. Ja jestem w błędzie. And I trust God that his proposal, his offer in the Lord Jesus, forgiveness, that I can trust him. I uznaję, że ta przyjmuje tą ofertę Bożą w Panu Jezusie. This is jego odpuszczenie. This meekness is necessary to allow God to work in our hearts also as believers today. Ta łagodność jest potrzebna również i dzisiaj nam jako wierzącym, aby Bóg mógł działać w naszym sercu. So Paul preached to them in power. A więc Paweł głosił im słowo w mocy. Second, in the Holy Spirit. Po drugie, w Duchu Świętym. So the Holy Spirit is the one who guides and directs the words and the passage towards men. A więc Duch Święty jest tym, który kieruje dane Słowo Boże w kierunku ludzi. It's very difficult to talk about it when you preach yourself. Jest bardzo ciężko o tym mówić, kiedy samemu się głosi. Because you never know. Ponieważ nigdy nie wiesz. The prayer is that the Holy Spirit guides. Naszą modlitwą jest to, aby Duch Święty prowadził. But the dependency, the submission under his guidance is imminent. Ale poleganie na jego prowadzeniu jest bardzo ważne. And I hope and I encourage all of us to be used every day in life to be guided by the Holy Spirit. I mam nadzieję i zachęcam każdego z nas, abyśmy każdego dnia byli prowadzeni przez Ducha Świętego. Sometimes we think in very important decisions, yes, I will ask God and the Holy Spirit to guide. Niekiedy tak myślimy, że tak, w jakiejś trudnej sytuacji, trudnej decyzji zapytam się Boga o prowadzenie. But I think we underestimate the guidance of the Spirit in the daily circumstances. Ale myślę, że nie doceniamy ważności tego prowadzenia Ducha Świętego w codziennym życiu. And also in our meetings, it is important to give the Lord, the Holy Spirit, all the guidance. I również w zgromadzeniu jest bardzo ważne, aby oddać Duchowi Świętemu całe prowadzenie. And all the third thing is in much assurance. I trzecia rzecz, z wielką siłą przekonania. So, Paul wants to say this. Więc Paweł chce tutaj powiedzieć. He didn't talk to them in fables or Märchen. I don't know the English word. Märchen? You understand the joke? Fairy tales? Yeah. Więc Paweł tutaj chce powiedzieć, że on im nie opowiadał jakichś bajek. It's reliable. To jest wiarygodne. We believe that this is true. Wierzymy, że to jest prawdą. It's not just a story about a man who lived 2000 years ago. To nie jest tylko jakaś historia o człowieku, który żył 2000 lat temu. I believe it's 100% true. Ja wierzę, że to jest 100% prawdą. Even I don't understand everything. Nawet jeśli wszystkiego nie rozumiem. We learn, all of us every day we learn. Każdy z nas każdego dnia się uczy. But I believe that every single word is true. Ale ja wierzę, że każde pojedyncze słowo jest prawdą. Okay, we have a translation. Oczywiście mamy tłumaczenia. Translation is not inspired. Tłumaczenie nie jest inspirowane. And translation has been done by people, by men, and can be false, yeah? Okay. Tłumaczenia były robione przez ludzi i mogą być niepoprawne. But you know what I mean. Ale wiecie, o co mi the chodzi. The word of God is inspired in the original.
Słowo Boże w oryginale jest inspirowane przez Boga. Have a very good translation. I mamy bardzo dobre tłumaczenie. We can rely on it. It is the truth. I możemy polegać na nim, że jest prawdziwe. And then in the end of verse 5 he also mentions his practical life. I pod koniec piątego wiersza Paweł też wspomina swoje praktyczne życie. Even as you know what we were among you for your sakes. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. This is a point I touched already. Już dotykałem tego punktu. So there's one thing to preach, to talk. Jedna rzecz to jest głosić, mówić. But there's another thing to live. A drugą rzeczą to jest żyć. So Paul lived 3 weeks under them. Paweł żył pośród nich 3 tygodnie. And his life was proving his words. Jego życie potwierdzało jego słowa. As it should be with us. Tak samo powinno być z nami. That we don't preach things and we live a different life. Abyśmy nie głosili czegoś, a żyli inaczej. You know, our children, they control this very much. Nasze dzieci bardzo to kontrolują. And they tell me. I mówią mi. And this is important to understand and receive this. I ważną rzeczą jest to zrozumieć i przyjąć. But we live our daily life at home and they see exactly if there's a difference between my daily life on Tuesday and my Sunday life. I one też, one żyją z nami każdego dnia i zauważają, jaka jest różnica między moim życiem w tygodniu, a moim życiem w niedzielę. When the children were little, we had 4 children. Mamy 4 dzieci i kiedy one były małe, we lived in a house where we had a wooden stair. Mieszkaliśmy w domu, gdzie były drewniane schody. It was very dangerous to walk on this stair with socks only, without shoes. I bardzo niebezpieczne było chodzić po tych schodach w samych skarpetkach, bez butów. And I remember very well. I bardzo dobrze pamiętam. I told them 100 times not to walk on socks on this stairs. It's dangerous. Ja im powtarzałem 100 razy, aby nie chodzić w samych skarpetkach po schodach. To niebezpieczne. But on one Saturday morning, I walked the stairs on socks. I pewnego sobotniego poranku ja szedłem po tych schodach w samych skarpetkach. And you already know what happened. I wiecie, co się stało. 4 children standing there, pointing at me, say, Dad, that's wrong, not allowed. 4 dzieci stojących i pokazujących na mnie palcem, tato, to jest złe. What I want to explain with this, co chcę przez to powiedzieć? The model of my life, of your life, speaks more than 100 words. Przykład mojego życia, twojego życia mówi więcej niż 100 słów. Our life amongst brothers and sisters. Nasze życie pomiędzy braćmi i siostrami, as well as our daily life in this world, jak również nasze codzienne życie w tym świecie, to our neighbors, to our work colleagues, dla naszych sąsiadów, dla naszych kolegów pracy i tak dalej. And of course, the only person where there was no difference between word and life, this was the Lord Jesus. I oczywiście jedyną osobą, u której nie było różnicy pomiędzy słowami a życiem, to był Pan Jezus. If I remember correctly, it's John 8 where he is asked, who are you? And he says exactly what I tell you. W Jana 8 jest napisane, kiedy go pytają, kim ty jesteś, to on mówi, jestem dokładnie tym, co do was mówię. In verse 6 we have 3 reactions of this preaching. W wierszu 6 widzimy 3 reakcje tego głoszenia. So the Thessalonians, they accepted the word. A więc Thessaloniczanie, oni przyjęli słowo. But the first thing, they became imitators. I czytamy, że stali się naśladowcami. First imitators, second accepted the word. Po pierwsze word. Naśladowcami, po drugie przyjęli słowo. They became models in verse 8 or 7. W wierszu 7. Kolejna rzecz, stali się wzorem, przykładem. Sorry. The first, they accepted the word and I want to say that the flow, the reaction after that is first imitators, second models, and third gospel preachers. Może inaczej powiedzieć, że oni przyjęli słowo i pierwszą rzeczą, która z tego wynikła, to, że stali się naśladowcami, po drugie stali się wzorem, a po trzecie stali się tymi, którzy głoszą słowo. So accepting the word is the basis, yeah? That's the starting point. Podstawą, punktem startowym jest przyjęcie słowa. But then they became imitators of Paul and of the Lord. I później stali się naśladowcami Pawła i Pana. And this is very nice. I jest to bardzo piękne. This is what the Lord wants us.
To jest to, co Pan chce od nas. This is in principle is discipleship. To w zasadzie jest uczniostwo. You have the teacher and the disciples. Mamy nauczyciela i uczniów. And the disciples, they accept what the teacher tells them and they want to become like their teacher. I uczniowie przyjmują to, co mówi nauczyciel i chcą się stać tacy jak nauczyciel. And this is Christian life. To jest chrześcijańskie życie. To be a disciple of the Lord Jesus. Być uczniem Pana Jezusa. And to imitate Him. I naśladować Go. To be like Him. Być jak On. First of all, how do we learn this? Po pierwsze, jak się tego uczymy? To the Gospels. Musimy patrzeć w Ewangelię. We can see how the Lord Jesus lived. Gdzie widzimy, jak żył Pan Jezus. How He talked to people, how He lived, how He behaved. Jak rozmawiał z ludźmi, jak żył, jak się zachowywał. This is how we can learn. W taki sposób się uczymy. The second thing is, we also have all the necessary help. Drugą rzeczą jest to, że mamy każdą potrzebną pomoc. His word, Jego słowo and the Holy Spirit. I Ducha Świętego. Remember, the Holy Spirit wants to make the Lord Jesus great in your life. Pamiętaj, Duch Święty chce uczynić Pana Jezusa większym w twoim życiu. This is the purpose of our life, to be like Him here in this world. To jest celem naszego życia, być jak On tu w tym życiu. Didn't you ask yourself, at least I did, when I have difficulties, I thought, why didn't the Lord take me up after my repentance? Immediately. Być może pytaliście się, ja się pytałem w ten sposób, dlaczego Pan nie zabrał mnie do siebie od razu po moim nawróceniu? Would be much easier for me. Byłoby to dla mnie dużo prostsze. But no, He wants you to be here as His disciple. Ale nie, Pan chce mieć ciebie tutaj jako swojego ucznia. This is what the Thessalonians understood. To Tesaloniczanie zrozumieli. But they became also models. Ale oni stali się również wzorem. It's a great subject to about the models. The time is flying, but jest to piękny, piękny temat o tych wzorach, ale czas leci. Every man has a model. Każdy człowiek ma jakiś swój model, jakiś swój wzór. And has. Every man has a model and is a model. Każdy człowiek ma jakiś wzór i jest dla kogoś wzorem. Man and woman, yeah? Of course. Każdy mężczyzna i kobieta oczywiście. The daughters want to be like the mom. Córki na przykład chcą być jak mama. The sons want to be like the dad. Synowie chcą być jak tata. The little boys want to be like the big football players. Mali chłopcy chcą być jak jakiś znany piłkarz. Another sport important person. Albo jakiś inny sportowiec. Look it up, search it out, but this is how we work, how we function. Poczytajcie, wyszukajcie to sobie, ale w taki sposób właśnie funkcjonujemy. So the question is, which model do I have? I pytanie brzmi, kto jest wzorem dla mnie? We clarified this already. Już to wyjaśniliśmy. That we want to be disciples of the Lord Jesus. Że chcemy być uczniami Pana Jezusa. And then the next question is, which kind of model am I? I kolejne pytanie to, jakim wzorem ja jestem? To younger people? Dla młodszych ludzi? To every relation we have in our life? W każdej relacji, jaką mamy w naszym życiu? Paul writes to Timothy, just read these words and then we continue. 1 Timothy 4. 1 Tymoteusza, 4 rozdział, wiersz 12. Be a model. Ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. In word, in life, in love, in faith, in purity. Yeah? Yes. So they became models to others. And remember again how young believers they were. I oni stali się wzorem dla innych. Pamiętajmy, jak młodymi wierzącymi oni byli. They didn't have those 20, 30, 40 years like you. Oni nie mieli 20, 30, 40 lat jak wy. To read the Bible, aby, to learn from the Lord Jesus. Aby czytać Biblię, aby uczyć się o Panu Jezusie. Just some month maybe. Może tylko kilka miesięcy. And then the third thing is that they also spread the word of the Lord around. Trzecia rzecz, ósmy wiersz, że od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie. The word of the Lord sounded out from you. Yeah, it. It's not a whispering. It's not whispering, it's like to a trumpet. Słowo Boże bowiem rozeszło się. To nie jest jakiś szept, to było jak
trąba. And in verse 6 we jumped over that it is mentioned that they had tribulation. It was not easy. I w wierszu 6 było napisane, że oni byli prześladowani, to nie było prostą rzeczą. So we remember like Paul had so much resistance, they as well. Więc pamiętamy, tak jak Paweł miał wiele oporów, tak samo i oni. We don't know about this. My tego nie znamy. We live in freedom. Żyjemy w pokoju. We have no persecution. Nie mamy prześladowań. There are other countries in this world where there is persecution because you are a believer. W innych krajach żyją wierzący, którzy są prześladowani z powodu bycia wierzącym. The only thing we have to fear is mockery. Jedyną rzeczą, jakiej musimy się obawiać, to jest szyderstwo z nas. That people laugh at us. Że ludzie nas wyśmieją. Don't take us serious. Nie wezmą nas na poważnie. But this is a surface. Ale to jest tylko powierzchnia. How often, and I think you have this experience as well. Jakże często, myślę, że też tego doświadczyliście. And I come back to our way of life. Wracam do naszego sposobu życia. People see in you that you have peace, that you have peace in these difficult times. Ludzie mogą zauważyć, że mamy pokój w tych trudnych sytuacjach. And if you have a moment, a special moment with them, they admit, I would like to have this peace that you have. I kiedy mamy taką szczególną chwilę z nimi, to oni przyznają nam, chciałbym mieć taki pokój jak ty. They are often too proud to admit this. Często są zbyt dumni, aby to przyznać. But let's be prepared to use those times and those moments to preach and tell them about the Lord. Ale używajmy tych chwil, tych momentów, aby głosić im o Panu Jezusie. Let us finish with verse 9 and 10. Chcemy zakończyć wierszami 9 i 10, which are really full of encouragement. Które są pełne zachęty. So we find here how what it means repentance. Tutaj widzimy, co to oznacza pokutować. Or a conversion. Albo co to jest nawrócenie. A conversion is you go that way and then you turn 180 degrees and you go the other way. Nawrócenie oznacza, że idziesz jakąś drogą, zawracasz 180 stopni i idziesz drugą. You turned to God from idols. Odwróciliście się od Boga, do Boga od bałwanów. Is it said first from idols to God? What is the follow, the order? From idols to God. From idols to God. Good. So there were those who worshipped idols. Więc tutaj mamy kolejność taką, że oni najpierw byli czcicielami bałwanów. I don't want to go now to Psalm 135, Jeremiah 10, where we have description what an idol is. Nie chcę teraz wracać do Psalmu 135 czy Jeremiasza 10, gdzie jest opis, czym jest Bożek. How stupid men are to take a wood, partly to warm up the heating and the other part to worship. Jak niemądrzy są ludzie, którzy biorą kawałek drewna, jedną część, aby ogrzać mieszkanie, a drugiemu się kłaniają. So they did this. Obviously there were those who were idolaters. Oczywiście tutaj czytamy, widzimy, że Tesaloniczanie byli takimi bałwochwalcami. But now there was a big change in their life. Ale teraz nastąpiła wielka zmiana w ich życiu. Complete change. Całkowita zmiana. So they stopped it. Skończyli z tym. And they turned to something else. I odwrócili się do czegoś innego. This is conversion. To jest nawrócenie. Leave the way men were going to. Opuścić tą drogę, którą ludzie szli. And not just condemn it and say, well, it's not good. I know that it's not good what I'm doing. Nie tylko tak potępić, mówiąc, no to jest niedobre, co robiłem. It's not only a change of mind, but also a change of the way. To nie tylko zmiana w naszej głowie, ale też zmiana w postępowaniu. The direction is a totally different one. Kierunek jest zupełnie inny. And this is what Paul describes here, how the Thessalonians behaved. I Paweł opisuje, jak w taki sposób Tesaloniczanie się zachowali. You turned to God, you converted to God is in German. What is said there? Converted. So God does not take something away and leave you in a vacuum. Tutaj czytamy, że nawrócili się do Boga, więc Bóg nie tylko zabiera coś i pozostawia nas w próżni, but God wants to take away something which is dead and is a lie. Ale Bóg chce zabrać coś, co jest
martwe, co jest kłamstwem. Remember, it's material and it is not living. To jest tylko materiał, który nie żyje. It can't do anything for you. Nie może nic dla ciebie zrobić. And he replaced it with something true. I Bóg zastępuje to z czymś prawdziwym. They turn to the living and the true God. Aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. How blessed are we? Jak błogosławieni jesteśmy. We don't run after something which is only a theory or an idea. Nie gonimy za czymś, co jest tylko jakąś ideą, teorią. We have to do with a living God. Mamy do czynienia z żywym Bogiem. With the Almighty God. Z wszechmocnym Bogiem. He is acting also today. On działa również i dziś. And this is such a difference. I to jest taka różnica. The religions of the world, they run after ideology. Religie świata gonią za ideologiami. They expect things from dead material. Oczekują jakichś rzeczy od rzeczy martwych. And the worst thing is that even in Christianity you have this entered. Najgorszą rzeczą jest to, że to również weszło do chrześcijaństwa. Do I have to explain to you how much dead things in the churches are placed? Czy muszę wam tłumaczyć, jak wiele martwych rzeczy jest umieszczanych w kościołach? Expressed as something holy. Wyrażanych jako coś świętego. It's even a sacrament you have to believe in. Nawet jako, pokazywane jako sakrament, w który musimy wierzyć. And it is told that these dead things could do something for you. Jest powiedziane, że ta martwa rzecz może dla ciebie coś zrobić. I don't want to talk about others so much. Nie chcę mówić teraz o czym. I only want to show you that these things are not something very out of idea or out of sight or something. Chcę wam tylko pokazać, że to, o czym tutaj czytamy, to nie jest coś dalekiego, niedostępnego dzisiaj. Not for nothing we are asked that we should stay away from idolatry. Nie bez przyczyny jesteśmy wzywani, abyśmy stronili od bałwochwalstwa, abyśmy trzymali się z daleka od bałwochwalstwa. It can also be much more hidden. To mogą być bardzo ukryte rzeczy. Like, let me say, money. Jak na przykład pieniądze. How the money rules our day. Jak pieniądze rządzą naszym dniem. The world in which we live. Światem, w którym żyjemy. Do we trust in our bank account? Czy ufamy w konto bankowe, wierzymy w konto bankowe? Life assurances. Czy w nasze ubezpieczenia życia? I mean, we have to be wise. Oczywiście musimy być mądrymi and sober i trzeźwymi. But we should not put our trust in these things, but trust in the living and true God. Ale nie powinniśmy pokładać naszej ufności w tych rzeczach, ale wierzyć w Boga żywego i prawdziwego. And even if maybe we have not experienced such a heavy change, i nawet jeśli my sami nie doświadczyliśmy tak drastycznej zmiany, because we didn't worship wood or gold, bo być może nie czciliśmy kawałek drewna czy złota, but in principle there is no difference. Ale w rzeczywistości to nie ma znaczenia, nie ma różnicy. We were living without God. Żyliśmy bez Boga. We didn't obey His word. Nie byliśmy posłuszni Jego Słowu. We didn't accept the Lord Jesus before. I wcześniej nie przyjęliśmy Pana Jezusa. So also we had to repent and to convert towards God. A więc również my musieliśmy pokutować i nawrócić się do Boga. The chapter ends with verse 10. To await His Son from the heavens. Ten rozdział kończy się wierszem 10 i oczekiwać Syna Jego z niebios. You know, what I feel is so impressing with those young believers. Myślę, że co jest takiego, co robi wrażenie w tych młodych wierzących. It feels, it is so real. Że to się wydaje takie żywe, takie prawdziwe. There is no form of Christianity. To nie jest tylko forma chrześcijaństwa. It's not a new law they have to follow. To nie jakieś nowe prawo, które mieli przestrzegać. All natural. Ale to wszystko było naturalne. It's coming from inwards. To wychodziło z wnętrza. The Lord Jesus says at a certain moment that I think in John 4. Pan Jezus mówi w pewnym momencie, chyba w Jana 4. The water, what you drink, is going into you and it's coming out like a source. It flows out.
że woda, którą pijecie, ona wchodzi w was i później staje się takim źródłem wytryskującym. This is all natural. To jest wszystko naturalne. The new life you have from God is godly life, is living. Nowe, eternal life. Nowe życie, które mamy od Boga, jest życiem wiecznym. And we don't have to say we have to do this, I have to be faithful, I have to do the gospel preaching. No. I nie mówimy teraz, że muszę to i to, muszę głosić, muszę być posłuszny i tak dalej. But when you let this new life work in you, ale jeśli pozwolimy, żeby to nowe życie działało w nas, then all these signs, all this testimony of true Christian life will appear also today. To wszystkie te rzeczy, o których czytamy, te dowody chrześcijańskiego życia pojawią się również w naszym życiu. Our issue is that we are so much distracted. Naszym problemem jest to, że jesteśmy tak rozproszeni. That we are so distracted with things we would like to have in this world. Jesteśmy rozproszeni przez te wszystkie rzeczy, które byśmy chcieli mieć w tym świecie. Also that we are so much satisfied with the blessings we have, eternal life and salvation. I też to, że jesteśmy tak usatysfakcjonowani wszystkimi błogosławieństwami, które posiadamy. But these believers, they wanted to serve the Lord. Ale ci wierzący chcieli służyć Bogu. It's not said what they did. Nie jest napisane, co oni czynili. But some parts are mentioned, yes. Niektóre rzeczy są wspomniane. They want to serve him. Oni chcieli mu służyć. This is the reason for our life. To jest powód dla naszego życia. And secondly, to await the Lord Jesus from heaven. A po drugie, aby oczekiwać Syna Jego z niebios. Martin Luther said, when I knew that the Lord Jesus came tomorrow, Martin Luther powiedział, że gdybym wiedział, że Pan Jezus przyjdzie jutro, I would plant an apple tree today. Dzisiaj zasadziłbym jabłoń. And this shows the attitude. To pokazuje nam nastawienie. To serve and to await. Aby służyć i oczekiwać. So this has a big impact in our life. Life as Christians, when we combine these two things. Ma to wielki wpływ na nasze chrześcijańskie życie, kiedy te dwie rzeczy połączymy. Thank you for your patience. Dziękuję za waszą cierpliwość. It's a bit long. I'm sorry for that. Trochę długo, przepraszam za to. But I hope that we really get encouraged to live as true believers every day by the grace of the Lord. Ale mam nadzieję, że będziemy zachęceni, aby żyć jako prawdziwi wierzący dzięki łasce Bożej. Thank you. Dziękuję. So yesterday we started with the first chapter of the first epistle to the Thessalonians. Wczoraj rozpoczęliśmy pierwszym rozdziałem pierwszego listu do Tesaloniczan. Before we start to read chapter 2 tonight, I would like to summarize what we have seen. Zanim rozpoczniemy czytanie drugiego rozdziału, chciałbym podsumować to, co zobaczyliśmy. Maybe it's a little bit a challenge for you to jump into it right now. Może dla niektórych jest teraz wyzwanie, aby wskoczyć w ten temat. So I will try to give you a little introduction to it. Więc chciałbym dać krótki wstęp. We have seen in Acts 16:17 that Paul was on his second missionary trip. W Dziejach Apostolskich 16 i 17 widzieliśmy, że Paweł był w czasie swojej drugiej podróży misyjnej. Acts 16 shows us how he comes to Europe. Dzieje 16 pokazują nam, jak przybył do Europy. Coming to Philippi. Jak dotarł do Filipii. Preaching the gospel there. Głosił tam Ewangelię. And he gets a bad reaction from the people. I spotkał się z złą reakcją ze strony ludzi. They reject the gospel. Odrzucili Ewangelię. Except some who accepted. Poza kilkoma, którzy ją przyjęli. You remember this story for sure with the head of the prison. Zapewne pamiętamy tą historię z przełożonym więzienia. And the wonder what God does to free his servant. I z tym cudem, który Bóg sprawił, aby ich uwolnić. And to bring this master of the prison to faith. I aby ten przełożony więzienia mógł się nawrócić. Then he leaves Philippi and comes to Thessaloniki. I wtedy Paweł opuszcza Filipię i przychodzi do Tesaloniki. We've read in chapter 17, Acts 17 about this. Czytaliśmy o tym w Dziejach 17 rozdział. Paul was only a short time in this city. Paweł był tam przez krótki czas. Mentioned three Sabbath days. Są tam wspomniane trzy sabaty. So it's between
small 2 weeks or maybe 4 weeks, something around. Więc może to być między 2 a 4 tygodniami. He teaches the gospel with 2 main messages. Głosi Ewangelię z 2 wielkimi tematami. One is that Jesus is Christ. Jeden temat to ten, że Jezus jest Chrystusem. The one who came from heaven, sent by God on the earth. Ten, który był zesłany z nieba, przyszedł na tę ziemię. He died and he rose from the dead. On umarł i zmartwychwstał. And he is the living one. I jest tym żyjącym. And the second message also is mentioned there. I też drugi temat jest tam wspomniany. He teaches that Christ is king. On naucza, że Chrystus jest królem. And to be short, we learned that this is also the message today. I pokrótce zobaczyliśmy, że i dzisiaj to jest tym przesłaniem. The key is to understand that Christ died for our sins and we have to believe in him to get saved. Kluczem jest to, że Chrystus umarł za nasze grzechy i musimy w niego uwierzyć, aby być zbawionymi. And the second part, that Christ is also the king. I druga część przesłania, że Chrystus jest również królem. And we live in his kingdom today, which is a hidden kingdom. Żyjemy w jego królestwie dzisiaj, które jest ukrytym królestwem. And of course Christ is more than only king for us, he is also Lord. I Chrystus jest czymś więcej dla nas niż tylko królem, on jest Panem. And we see that the people in Thessaloniki, very mixed ones from the Greek, from the Jews. Widzieliśmy wierzących w Tesalonice, którzy byli z różnych teł, byli z Żydów i some też of them z narodów. They accepted this message and the meeting, the assembly of Christ was formed in the city. Some of them accepted the message. Niektórzy z nich przyjęli te przesłanie. And they were very different from background. I byli z różnego pochodzenia. And they were from the heathen, from the idols that came to. Niektórzy pochodzili z narodów, z czcili bałwany. But also from the Jews. Ale też byli z Żydów. And they formed the assembly in this city. I oni rozpoczęli zgromadzenie w tym mieście. Very short time after that, he had to leave. Krótki czas później musiał ich opuścić. So he was only there maybe 3 weeks and then he was again chased. And then he had to leave the city. Był tam więc krótki czas, około 3 tygodnie i znowu musiał opuścić, ponieważ był prześladowany. And now this chapter, this epistle to the Thessalonians is the first epistle he writes in the New Testament. I ten list do Tesaloniczan, który pisze Paweł, jest pierwszym listem jego. And we studied yesterday how this first chapter tells us about this living, active Christian life of those young believers. I w tym pierwszym rozdziale wczoraj mogliśmy widzieć takie prawdziwe, jakby żywe życie chrześcijan w Tesalonice. Paul hadn't the time to teach them a lot of things. Paweł nie miał czasu, żeby nauczyć ich wielu rzeczy. But they lived with Christ every day. Ale oni żyli z Chrystusem każdego dnia. We saw that they did works of faith in verse 3. I w wierszu trzecim widzieliśmy, że oni pełnili uczynki wiary. Their faith was proven by their life. Ich wiara była dowiedziona przez ich życie. And the love was not just a theoretical love, but they proved it by labor. I ich miłość nie była tylko teoretyczną miłością, ale oni ją udowodnili przez trud. This is verse 3. Wiersz trzeci. And the third thing is there was hope. The hope on the coming of the Lord. I trzecia rzecz, jaka tam była, to była nadzieja na przyjście Pana. And we were encouraged about this because this can also should also be our way of life. I byliśmy tym pokrzepieni, zachęceni, ponieważ również nasze życie powinno w ten sposób wyglądać. It's a question of heart. It's not a question of knowledge. To nie jest pytanie odnośnie wiedzy, tylko pytanie odnośnie serca. The Lord looks for our hearts, for our first love to him. Pan patrzy, Pan szuka naszego serca i on pragnie pierwszej miłości do niego. And we also remember that the main reason why Paul writes this letter to them. I też mówiliśmy o tym, że głównym powodem, dlaczego Paweł pisze ten list do nich, we find it in chapter 4. Znajdujemy ten powód w 4 rozdziale. That they
waited for the Lord for sure. Oni na pewno czekali na Pana. But they didn't know what happens with those believers who died already. Ale nie mieli pewności, co się stało z tymi, którzy już odeszli, umarli. A true question of the heart. To było szczere pytanie ich serca. And Paul responds. I Paweł odpowiada. He explains them. Wyjaśnia im. Don't worry. Nie martwcie się. They wait for the moment when Christ comes for the saints. Oni już oczekują na ten moment, kiedy Pan przyjdzie po swoich świętych. He will come in the clouds, not on the earth. On przyjdzie w obłoki, nie na ziemię. And either we are already dead in Christ, or we still live, we will both be transformed and caught up into the clouds. I czy już w tym momencie nie będziemy żyć, czy będziemy żyli na tej ziemi, to obie grupy będą zabrane na spotkanie Pana w chmurach. The coming of the Lord for the saints is the main character of this first epistle to the Thessalonians. Pierwszy przyjście Pana po swoich świętych jest głównym tematem tego pierwszego listu do Tesaloniczan. We finished yesterday the chapter 1 with verse 9 and 10. I zakończyliśmy ten rozdział wczoraj wierszami 9 i 10. Which shows us still today the sense of life for every believer. I te wiersze pokazują nam sens życia każdego wierzącego i dziś. Sometimes you meet people and ask, what is the sense of life? Niekiedy spotykamy ludzi i pytamy, jaki jest sens życia? We have an answer to this. Mamy na to odpowiedź. You can show them these verses. Możemy pokazać im te wiersze. Sense of my life is first serve the Lord. Sensem mojego życia jest po pierwsze służyć Panu. Live for Him with all our being. Żyć dla Niego całym sobą. It's not a question of understanding, of knowledge. To nie jest kwestia zrozumienia czy wiedzy. It's a response in our heart to the love of the Lord Jesus Christ. To jest odpowiedź naszego serca na miłość Pana Jezusa. But not only serve Him. Nie tylko Mu służyć. They said in verse 9 that they lived, that they turned from idols to God. W wierszu 9 czytaliśmy, że oni się nawrócili od bałwanów do Boga, now to serve a living and true God, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. But the second thing is also important, ale druga rzecz jest również ważna. His son from the heavens. Oczekiwać Syna Jego z niebios. Why this is as important? Dlaczego to jest równie ważne? There is a danger that the service or life can become too important. Jest takie niebezpieczeństwo, że nasza służba może stać się zbyt ważna. There's a danger of our hearts that we think, well, I'm a good Christian, right? Może powstać niebezpieczeństwo, że pomyślimy, jestem dobrym chrześcijaninem. We try to compare one to another. Staramy się, próbujemy porównywać się z innymi. And either we compare and say, oh, this brother, this sister, she's much more serving the Lord than I. I może też spojrzymy na kogoś i powiemy, ten brat czy siostra, oni dużo bardziej służą Panu niż ja. And then I get frustrated. I wtedy jestem sfrustrowany. And not as faithful, not as good for the Lord. Że ja nie jestem tak wierny Panu. One danger. To jest jedno niebezpieczeństwo. The other danger when I compare. Drugie niebezpieczeństwo, gdy porównuję się. Myślę o innych, a ten nie robi zbyt wiele dla Pana. Ja jestem dużo lepszy. Ja więcej robię dla Pana, więcej rozdaję traktatów. Porównywanie się z innymi jest zawsze od diabła. God gives you a job to do. He gives you gifts. Bóg daje Tobie zadanie, Bóg daje Tobie dar. And He gives you the grace and the power for every day to serve Him. I daje Ci łaskę i siły, aby Mu służyć każdego dnia. Therefore, the waiting for the Lord is so important. Dlatego oczekiwanie na Pana jest tak ważne. Because the expectation He can come now. Ponieważ to oczekiwanie, że On może w każdej chwili przyjść. This drives our service for Him. To kieruje naszą służbą dla Niego, aby być dla Niego użyteczny, to live a devoted life for Him, aby żyć oddanym życiem dla Niego, to be holy in practical sense, aby być świętym w praktycznym sensie. Not the position. Nie chodzi o pozycję. The position of a believer is we are made holy. Ponieważ co do pozycji jesteśmy świętymi. But practical wise as well. Ale również w praktyczny sposób. To be ready to go with Him. Aby być gotowymi, but also that this drives us to tell others time is short. To również prowadzi nas do tego, aby innym opowiadać, że czas jest krótki. The last sentence we did not mention so much yesterday, verse 10 at the end.
Ostatnie zdanie, wiersza 10, nie tak wiele o nim mówiliśmy wczoraj. We talked about it a little bit later on during our meal. Troszkę później o tym rozmawialiśmy przy posiłku. Said, Jesus, our deliverer from the coming wrath. Jest napisane Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. In the Christianity there is a much misunderstanding. W chrześcijaństwie jest wielkie niezrozumienie. About this fact that my judgment is completed, is done at the cross. Tego faktu, że mój sąd jest już jestem osądzony na krzyżu. God will not bring another wrath upon me. Bóg nie sprowadzi drugiego sądu na mnie. Because his wrath came upon the Lord Jesus. Ponieważ gniew Boży już był dokonany na Panu Jezusie. And what do we read in Romans 3? Co czytamy w Rzymian 3? God is just. Że Bóg jest sprawiedliwy. That he justifies the believer who believes in the Lord Jesus Christ. Gdy usprawiedliwia wierzącego, który wierzy, człowieka, który wierzy w Jezusa Chrystusa. God will never ever bring a judgment on the same sin again. Bóg nigdy nie osądzi dwa razy tego samego grzechu. You know, sometimes people think faith is so illogical. Niektórzy ludzie myślą, wiara jest tak nielogiczna. I think it's not. Ja myślę, że tak nie jest. It's very logical. Jest bardzo logiczna. I can understand. Ja mogę to zrozumieć. You know, things I cannot see, I believe. Oczywiście rzeczy, których nie widzę, w nie wierzę. I cannot prove them. Nie mogę ich dowieść. But the principles of faith are very consequent. Ale dowody albo zasady wiary są bardzo konsekwentne. Nie ma żadnych sprzeczności. So again, when God judged the Lord Jesus in my place, a więc jeśli Bóg osądził Pana Jezusa w moje miejsce, and I know he is just, perfectly just. Ja wiem, że Bóg jest całkowicie sprawiedliwy. This gives me the guarantee and the peace. He will not come again and say to me, Johannes, there's still something to talk about. To daje mi gwarancję i daje mi pokój, że mogę wierzyć w to, że Bóg już drugi raz nie przyjdzie do mnie i powie, Johannes, jeszcze musimy o czymś porozmawiać. But there's the wrath of God coming. Ale nadchodzi gniew Boży. And this is a work which is not something which God likes to do. I to jest coś, czego Bóg, w czym Bóg nie odnajduje przyjemności, żeby to zrobić. But he has to do it. Ale musi to zrobić. Why? Dlaczego? Because he's just, he's righteous. Ponieważ jest sprawiedliwy, prawy. And his wrath includes that he will take away everything which is in contradiction to the Lord Jesus. Jego gniew musi rozprawić się z wszystkim, co jest niezgodne. Które z wszystkim, co nie jest zgodne z Panem Jezusem. So everything has the possibility to repent. Więc każdy ma możliwość pokutować. The work of the Lord is accomplished. Dzieło Pana Jezusa już jest dokonane. And the value is there for everyone. I wartość tego dzieła jest dostępna dla każdego. But if man rejects the grace of God, ale jeśli człowiek odrzuca łaskę Bożą, the wrath of God will be upon him. Gniew Boży stąpi na niego. And he will judge everything, everyone who is against the Lord Jesus. I Bóg osądzi każdego, który jest przeciwko Panu Jezusowi. Now, let us read first of all verse 5 from chapter 1 again and then the full chapter 2. Przeczytajmy więc jeszcze raz wiersz 5 z pierwszego rozdziału i później cały drugi rozdział. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. I drugi rozdział. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipii, ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu, ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada serca. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością, Bóg tego świadkiem.
Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych, chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozuł, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec, dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i naklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Ale gniew Boży spadł na ich na dobre. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest nadzieją naszą, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. So when we saw in chapter 1 the position, the situation, the purity of the Christian life of the Thessalonians. Więc gdy widzieliśmy pozycję i sytuację i czystość życia tych wierzących w Chrystusie. Now in chapter 2 we see how Paul worked, served with them, for them. Teraz widzimy w drugim rozdziale, w jaki sposób Paweł żył i służył pośród nich. And you could say, well, but this is the apostle Paul. Możemy powiedzieć, no tak, ale to był apostoł Paweł. But God tells us this example to learn from them. Ale Bóg daje nam ten przykład, abyśmy się z niego uczyli. So, of course, we have seen also yesterday that they were imitators of Paul and the Lord. Też widzieliśmy wczoraj, że byli w wierszu 6 widzieliśmy, że oni byli naśladowcami Pawła i Pana. Our imitators and of the Lord. So this is discipleship. To jest uczniostwo. And in the same way we want to learn also in chapter 2 how Christian service should be done. Tak samo chcemy się uczyć również w drugim rozdziale, w jaki sposób powinna być wykonywana służba. And we read again verse 5 from chapter 1 because przeczytaliśmy też piąty wiersz pierwszego rozdziału, ponieważ Paul already summarized chapter 2, let's say, in this verse. Ponieważ w tym wierszu Paweł jakby podsumował drugi rozdział. He said, we came with the glad tidings. On pisze, przyszliśmy wam dla was z Ewangelią. And we did not only preach it to you in word. I nie tylko głosiliśmy ją wam w słowa. But we considered three characteristics. Ale widzimy trzy cechy tutaj. Remember what we have seen. Pamiętacie, co mówiliśmy? In power. W mocy. It's not just literature we consider, we study. My nie studujemy jakiejś zwykłej literatury. We have seen the power of God's word. Możemy widzieć, doświadczać mocy Słowa Bożego. We remember the living word of God, which also today has the power to transform people. To jest żywe Słowo Boże, które i dzisiaj ma moc, aby zmieniać ludzi. Everyone who accepts the word of God is transformed. Każdy, kto akceptuje, przyjmuje Boże Słowo, jest zmieniony. And it is very obvious that this is not man's work.
I jest to rzeczą oczywistą, że nie jest to dzieło ludzkie. Remember 1 Corinthians 3? Pamiętamy 1 Koryntian 3? One is sowing the word of God. Jeden sieje słowo. The other one gives some water. Drugi podlewa. Who gives the growth? A kto daje wzrost? This is God himself. Bóg, sam Bóg. So whoever already talked to the non-believer and presented the gospel. Więc kto z nas już kiedyś rozmawiał z niewierzącym i głosił Ewangelię? You experience your limits. Doświadczamy naszych limitów. You could shake someone and say, accept the Lord Jesus. Możemy kimś wstrząsnąć i powiedzieć, przyjmij Pana Jezusa. You can pray for him, but you cannot change his heart. Możemy się za kimś modlić, ale nie potrafimy zmienić jego serca. You can repeat and repeat and repeat. You cannot change his heart. Możemy powtarzać i powtarzać, ale nie potrafimy zmienić serca. But God will do. Ale Bóg potrafi. This is the power of his word. To jest moc Jego Słowa wciąż dziś. Therefore this book is so different than any other book of this. Dlatego ta księga jest tak inna niż każda inna księga. So Paul came with this power. Więc with the word of God. Paweł przyszedł z tą mocą Słowa. He only came and preached and worked in the Holy Spirit. On przyszedł i głosił tylko w Duchu Świętym. The Holy Spirit can work in the heart of men to transform them. Duch Święty może działać w sercach ludzkich, aby ich odmienić. And not only for the unbeliever, nie tylko na niewierzących, but also today. Ale i dzisiaj. When you open the word of God as a believer and you read it, kiedy otwierasz Słowo Boże jako wierzący i czytasz je, the Holy Spirit permit him to work in your heart. Pozwól Duchowi Świętemu działać w twoim sercu. And he came in assurance. On też przyszedł z wielką siłą przekonania. He was assured of what he talked to them, that it was the truth. It is the truth. On był przekonany o tym, co głosił, że to jest prawda. So we read in verse 1 in chapter 2, you know, brothers. Więc w pierwszym wierszu drugiego rozdziału czytamy, sami wiecie, bracia. You know in which way we came. Wy wiecie, w jaki sposób my przyszliśmy do was. But there was resistance. Ale był opór. Bad rumor. Jakieś plotki złe. People talked about the work of Paul in a very bad way. Ludzie mówili w bardzo zły sposób o pracy Pawła. And this also happens today. Również dzisiaj to się zdarza. When the Spirit of God works, kiedy Duch Święty działa, the enemy is there as well. To pojawia się i wróg. You know already from this parable what the Lord Jesus tells about the sower. Wiemy, znamy tą przypowieść o siewcy. The seed of the word of God is sown. Ten zasiew Słowa Bożego jest siany. And then the birds come, take away. I przylatują ptaki i zabierają. The enemy today works in the same way. Wróg i dzisiaj działa w ten sam sposób. For the unbeliever as well as for the believer. Na niewierzących tak samo i na wierzących. How often we have read something in the word of God? Jak często czytaliśmy coś w Słowie? It touched my heart. Dotknęło to mojego serca. But I was not willing to change. Ale nie byłem chętny, żeby coś zmienić. This is exactly the working of the enemy. To jest właśnie działanie wroga. And here there were others around, unbelievers, but sometimes also believers. I tutaj widzimy wokół różnych niewierzących, ale również wierzących. They wanted to destroy the preaching, the service of Paul. Którzy chcieli zniweczyć dzieło Pawła. But Paul says it was not in vain. Ale Paweł pisze, że ono nie było daremne. You know, it is not your responsibility, my responsibility. To nie jest twoja odpowiedzialność czy moja odpowiedzialność. But the results are. We are not responsible for the results. Ale my nie jesteśmy odpowiedzialni za wyniki, za rezultaty. We are responsible to be faithful in our service. My jesteśmy odpowiedzialni, aby być wiernymi w służbie. First of all, that means that we have to be sure what is my service. Więc po pierwsze musimy być pewni, co jest moją służbą. Paul knew this. Paweł to wiedział. Because this was contributed to him. Ponieważ to zostało mu objawione. When you read it in verse 4. To czytamy w czwartym wierszu. Let us look at this. The glad tidings entrusted to us. Aby nam została powierzona Ewangelia. Yeah, God gave him this service. It was not by his own thinking. Bóg dał mu tę służbę, to on nie sam sobie to wymyślił. So God gave you a service which is unique for you.
Więc Bóg i tobie daje służbę, która jest unikalna dla ciebie. Whatever that is, I don't know. Cokolwiek to jest, ja nie wiem. But you ask the Lord and you will find it. Ale ty pytaj Boga i się dowiesz. And please continue faithfully to do this service for him. I proszę, abyś kontynuował wiernie w tej służbie. And the result? Leave it over to God. A rezultaty pozostaw Bogu. Just in parenthesis. Tylko tak mówiąc pobocznie. Our education today in this world is the opposite. Na to, czego się uczymy dzisiaj w tym świecie, jest czymś przeciwnym. What we learn in university and the schools of this world is check out the results of your doing. To, czego uczymy się dzisiaj w szkołach i na uniwersytetach, sprawdź swoje wyniki. You have a decision to make between three options, let's say. Masz jakieś trzy rzeczy do wyboru. Find out what the results of these three options are. Zobacz, jakie są rezultaty tych trzech opcji. You choose the best option. Wybierz najlepszą opcję. And this is your decision to take. I taką podejmij decyzję. This is management, this is anticipating the future. That's very wise. To jest management, przewidywanie przyszłości, wielkiej mądrości. This is not the way God teaches us. Ale nie tak Bóg nas uczy. We shouldn't be naive. Nie możemy być naiwni. But we should take a decision before the Lord what he tells us to do according to his word. Ale powinniśmy podejmować decyzję przed Panem, to czego on od nas chce, co nam mówi w swoim słowie. And the Bible tells us when you follow the Lord you will be blessed. I Biblia nam mówi, jeśli będziemy podążać za Panem, będziemy błogosławieni. But be assured of one thing. Ale bądźmy pewni jednej rzeczy. You will experience resistance. Będziemy doświadczać sprzeciwu, oporu. Even we live in countries which are free. I nawet jeśli żyjemy w krajach, które są wolne, we are not persecuted like in other countries because of the Bible and the faith. Nie jesteśmy prześladowani jak w innych krajach za Słowo Boże, za wiarę. But people will laugh about you. Ale ludzie będą się z ciebie śmiać. They declare you as a little bit strange. Uznają ciebie za dziwaka. And it can even happen that also from believers you get contradiction. Ale może się również zdarzyć, że spotkasz się z oporem od wierzących. Maybe this is the biggest danger today. Być może to jest największe niebezpieczeństwo dziś. You keep close to the Lord and his word. Jeśli chcesz być blisko Pana i Jego Słowa, do not be surprised, nie bądź zdziwiony, when you don't get approval and happiness from believers. Gdy nie otrzymasz aprobaty od wierzących. Why is that? Dlaczego? Because they feel judged. Ponieważ oni wtedy czują się osądzani. If you do things because the Lord tells you so, gdy czynisz pewne rzeczy, ponieważ Pan ci tak mówi, the brother or the sister near to you can feel judged because they don't do it. Brat czy siostra, którzy są obok ciebie, mogą czuć się osądzani, ponieważ oni tego nie czynią. And then you can have tensions between brothers and sisters. Wtedy mogą powstać napięcia pomiędzy braćmi i siostrami. But coming back to this subject, Paul tells the Thessalonians, listen, we came with pure motives. Ale wracając do tematu, in pure motives. Paweł tutaj pisze do nich, że ja do was przybyłem z czystymi zamiarami, motywami. And you know that we have been mistreated in Philippi already? I wiecie, jak źle zostaliśmy potraktowani w Filipii. We suffered. Cierpieliśmy. Been insulted. Byliśmy znieważani. And now, what happened in Thessaloniki? A teraz co stało się w Tesalonice? The same. To samo. And then he shows us that he anyhow that he preached with much earnest. No, not that. We were bold in our God. And what is it in Polish? Yeah. We had the free, yeah. The courage. Yeah, it's good. I koniec drugiego wiersza, że w naszym Bogu nabraliśmy odwagi. Freimütigkeit in Deutsch. Yeah, courage to go on. Odwagę, aby kontynuować. So when you have resistance, when you have criticism, you easily give up. Gdy napotykamy opór czy krytykę, szybko się poddajemy. But Paul didn't do so. Ale Paweł tak nie uczynił. He said, I have this job to do.
On powiedział: ja mam tę pracę do wykonania. God gave me this ministry. Bóg dał mi tę służbę. And now he says, look, he gave seven bad criticism he experienced. I teraz Paweł przedstawia siedem takich punktów krytyki, które otrzymał. First of all, he says our exhortations, that's said here as well. Our preaching. Okay. So in English and German it is exhortation. W trzecim wierszu w niemieckim i w angielskiej Biblii jest napisane, że nasze napominanie. What is in verse 11? It's also exhortation. And he exhorted. Yeah, exhorted. Yeah. Tak jak jest w 12 wierszu, napominaliśmy. So this word means a sort of correction. To słowo oznacza poprawę, korektę. Yeah. So we need exhortation today as well. I dzisiaj potrzebujemy napomnienia. And there are two translations of it. Of Są this dwa tłumaczenia tego one słowa. Encouragement. Jedno brzmi zachęta. This means to encourage someone to continue to do it. Oznacza to, aby zachęcać kogoś, by kontynuował daną rzecz. And exhortation is more or less the same word, but is rather stop doing this and do more this. I napomnienie jest to samo słowo, ale oznacza bardziej skończ z jedną rzeczą, a rób coś innego. So Paul tells them, listen. First, I came not with deceit. I Paweł mówi dalej, że nasze kazanie nie wywodzi się z błędu, czy nasze napomnienie. Deceit. So his teaching was pure, there was no hidden plans. Czyli inne słowo na ten błąd, jakieś oszustwo, więc nie było tam żadnych ukrytych motywów. He didn't tell them something, but there was a hidden plan to get some money or to get some followers. Więc to nie było tak, że on coś im głosił, ale był ukryty plan z tyłu, żeby zdobyć jakieś pieniądze albo jakichś ludzi. There was not the plan, a hidden plan that he wanted to found Paul's church. To nie był jakiś ukryty plan, żeby założyć jakiś kościół Pawłowy. No, his motives were pure. Nie, jego motywy były czyste. The second thing is not in uncleanness. Dalej czytamy, nie z nieczystych pobudek. Remember that in those times many religion worship and forms were mixed with uncleanness. Yeah, with us it's not from unclean motives. Yeah. This is uncleanness. Yeah. Tutaj w tłumaczeniu brata jest nie z nieczystych pobudek, tylko nie było powiązane z nieczystością. I wiemy, że w tamtych czasach te bałwochwalstwo było często powiązane z różnymi nieczystymi rzeczami. So he did not come to take them away and mix it with unclean things. Więc on nie przybył po to, żeby im głosić coś i powiązać ich, połączyć ich z jakimiś nieczystymi rzeczami. The word of God, when it is preached according to the Bible, it always brings holiness. Gdy głosimy słowo zgodnie ze Słowem Bożym, to ono zawsze skutkuje w czystości. Separation for God. W oddzieleniu do Boga. Not only separation from evil, nie tylko w oddzieleniu od złego, but separation for God. Ale oddzielenie do Boga. And this was completely different than that what the philosophers and the idolaters in those times did. I to było coś zupełnie innego, co filozofowie czy bałwochwalcy tamtego czasu głosili. Also today in Christianity there are many things which are involved in churches. Również dzisiaj w dzisiejszym chrześcijaństwie jest wiele rzeczy, które się dzieją w kościołach. Let's check our motives, why we serve the Lord. Sprawdźmy nasze motywy, dlaczego my służymy Bogu. Nor in guile is the third thing. Trzecia rzecz, nie kryje w sobie podstępu. It also shows to pretend something, but to mean something else. To oznacza, że coś mówimy, ale tak naprawdę mamy coś innego na myśli. The word of God is the truth. Słowo Boże jest prawdą. It's not pretending some stories. Ono nie udaje jakiejś historii. With a different background. Z innym przesłaniem, innym tłem. The fourth thing, not as pleasing men in verse 4.
czwarta rzecz w wierszu czwartym, nie aby się podobać ludziom. His motives were not that he gets a lot of people around him who are clapping hands and say, yes, this is nice. Jego motywem nie było to, żeby zgromadzić wokół siebie wielu ludzi i żeby mu klaskano. Also our preaching today is not looking for crowds. Również i nasze głoszenie dzisiaj nie powinno być szukaniem tłumów. This is for our flesh if we want to have big multitudes to listen. To jest motyw naszego ciała, jeśli chcemy mieć wielkie tłumy ludzi. If the Lord brings it, okay. Jeśli Pan ich sprowadzi, to okej. Okay. There's a big danger for our flesh. Ale to jest wielkie niebezpieczeństwo dla naszego ciała. Not as pleasing men also talks about the way of speaking. Nie aby się podobać ludziom, mówi też o sposobie mówienia. Maybe also something for us brothers. Może to jest coś dla nas braci. Do we speak and teach the word of God in such a way that we know that brothers and sisters are happy with it? Czy głosimy, mówimy Słowo Boże w ten sposób, że wiemy, że bracia i siostry odbiorą to z radością? Do we avoid sensitive things, even if the word of God is clear about it? Czy może też unikamy drażliwych tematów, nawet jeśli Słowo Boże jest wyraźnie je wspomina? Not working and speaking to please men. Oni mówili i służyli nie, aby się podobać ludziom. In verse 5 we have the fifth thing. W wierszu 5 mamy piątą rzecz. We have not at any time been among you with flattering discourse. Nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami. It's a bit the same. To jest coś podobne. Same direction, yeah? Ten sam kierunek. To say something about nice things what the listeners want to hear. Mówienie miłych rzeczy, które słuchacze chcą usłyszeć. You know, we should not exaggerate. Nie powinniśmy przesadzać. We can encourage people and have a lob and praise for something which is good. Możemy oczywiście mieć słowo zachęty i pochwalić za dobrą rzecz. I know very well that the older generation they told us not to exaggerate, not praise someone. Ja wiem, że starsze pokolenie nas uczyło, abyśmy nie chwalili kogoś. There's a danger to get proud. Że to jest niebezpieczeństwo, że ktoś będzie dumny. But I think as parents we do praise our children. Ale myślę, że jako rodzice chwalimy nasze dzieci. When they do well, we say, well done. Kiedy coś dobrze zrobią, to mówimy, dobra robota, to jest zachęta. But if we only praise, this is not good. Ale gdy tylko chwalimy, to jest złe. And I give you an example from the Apostle Paul. I podam wam przykład apostoła Pawła. In 1 Corinthians 10, he uses both. 1 Koryntian 10 używa obu rzeczy. It's amazing. In one chapter he does both. To jest niesamowite. W jednym rozdział 11. W jednym rozdziale on obu tych rzeczy używa. In 1 Corinthians 11, verse 2, he says, I praise you. 1 Koryntian 11:2 pisze, a chwalę was, bracia. I wymienia rzeczy, które były dobre. Wiersz 17, ten sam rozdział. I don't praise this. A to nie pochwalam. Tego nie pochwalam. My point here is this. It has to be balanced. O co mi chodzi? To musi być zrównoważone. And it should be true. I powinno być prawdziwe. So, the service of Paul to the Thessalonians were not with flattering. A więc służba apostoła Pawła względem Tesaloniczan to nie były pochlebstwa. Not just telling something to improve the self-confidence of the people. To nie było mówienie czegoś tylko, żeby poprawić ich samoocenę. And then the next thing is covetousness. Dalej czytamy piąty wiersz. Nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością. He didn't want to get anything of those Thessalonians. On nie chciał niczego otrzymać od nich. How much money is involved today in churches where things are done to get money from the audience? Ileż to dzisiaj w kościołach dzieje się rzeczy, żeby tylko wyciągnąć od ludzi pieniądze? Paul adds and says, well, you know that I had the right to ask your help. Paweł im pisze,
Wiecie przecież, że miałem prawo prosić was o pomoc. Because the principle is that the worker is worth the salary. Ponieważ zasada jest taka, że pracownik jest godny swojej zapłaty. This is in our daily work the case. To jest zasadą naszej pracy. But also in the spiritual area. Ale tak samo i w duchowych rzeczach. But Paul says no. This was very clear. I worked with my own hands. Ale Paweł mówi nie, ja pracowałem własnymi rękoma. So I did not come to get something from you. I ja nie przybyłem po to, żeby od was coś otrzymać. And the seventh thing also is very actual. I siódma rzecz jest również bardzo aktualna. Verse 6, he was not coming to see glory from men. Wiersz 6, nie szukaliśmy też chwały u ludzi. Yeah, this also is an actual subject. To również jest aktualny temat. And we all are in danger to look for appraisal and glory from others. My jesteśmy wszyscy w niebezpieczeństwie, aby szukać uznania i chwały u innych. You shouldn't believe this. You couldn't believe it. Nie uwierzylibyście. But deep in our hearts, there again we compare. Ale głęboko w naszych sercach my cały czas się porównujemy. When brother so and so comes, the rooms are full. Gdy brat ten i ten przyjeżdża, wtedy sale są pełne. When brother so and so comes, no one is coming. A gdy inny brat przyjeżdża, nikt nie przychodzi na bieg. In our heart is also these thoughts. W naszych sercach również są te myśli. I remember times when the other generation, when the brothers came, the rooms were full, there was no space even. Pamiętam czasy, kiedy jeden brat przyjeżdżał, sale były pełne, nie było w ogóle miejsca. Let's mention Max Billiter. Wspomnimy brata Maxa Billetera. I remember that believers came and there was no space, they had to go home. They had to go to leave, because there was Pamiętam, no space. Pamiętam, że przyjeżdżali wierzący i musieli odjechać do domu, bo nie było miejsca. But you know, I never had any idea that this brother was proud of it. Ale wiecie, nigdy nie odebrałem takiego wrażenia, żeby on, ten brat, był z tego powodu dumny. Because he also visited small assemblies. Ponieważ on również odwiedzał małe zgromadzenia. And took time for individuals. I miał czas dla pojedynczych ludzi. But I also know from another brother, ale wiem też od innego brata, who said that he did not come to speak to a crowd below 100 people. Słyszałem o bracie, który powiedział, że on nie przyjedzie głosić przed tłumem, który jest mniejszy niż 100 ludzi. It is not worthwhile to do such an effort. To nie jest w ogóle godne wysiłku. I don't tell you this to blame others, but to show you this is in our hearts. Nie mówię tego po to, żeby oceniać innych, ale chcę wam pokazać, że to jest w naszych sercach. So these seven motives from Paul were pure. Więc tych siedem motywów w sercu Pawła było czyste. These are bad examples, what has been said about him, but this was not the case with him. Czytaliśmy o tych złych rzeczach, które były o nim mówione, ale to nie było faktem. So please check yourself. Więc sprawdźcie siebie. Ask yourself, which motive do I have to do this or that service? Zapytaj się, jaki jest mój motyw, gdy czynię to lub owo. Also not only public preaching, but service, what the sisters, for example, do. Nie tylko chodzi mi o głoszenie publiczne, ale na przykład też służbę sióstr. And we want to encourage each other. Chcemy się zachęcać nawzajem. The pure motive is to do it for the Lord. Czystym motywem jest, aby czynić to dla Pana. And do not expect anything else from others. Niczego nie oczekiwać w zamian od innych. Now we find from Paul that he shows that his service was twofold. Dalej czytamy o tym, że służba Pawła była dwojaka. In verse 7 we read about a woman or a nurse. W wierszu 7 czytamy o żywicielce or a mother, czy matce. And in verse 11 about a father. I w wierszu 11 czytamy o ojcu. When we go back to Acts 20, we see what the service of Paul was. Jeśli wrócimy do Dziejów Apostolskich 20, widzimy jaka była służba apostoła Pawła. He was really a unique vessel who had gift from the Lord, who was a gift of the Lord. On był rzeczywiście unikalnym naczyniem, który był darem od Pana. He was a gospel preacher. On głosił Ewangelię. We see this in the whole book of Acts, how he preached the gospel. Widzimy w całej Księdze Dziejów, jak on głosił. But he was also a teacher. Ale był też nauczycielem. Think about the letters he wrote in Ephesians, Colossians.
Pomyślcie o, o listach, które napisał Efezjan, Kolosan. Teaching the whole we have to look in Acts 20 how it is said there. The council of God, all council, den Ratschluss Gottes verkündigt hat. Dzieje apostolskie, 20 rozdział. The will of God is in Polish. Yes, 27, den Ratschluss Gottes. The council of God is in Darwin. 27 wiersz 20 rozdziału. U nas jest zwiastowanie wam całej woli Bożej. It's more than the will. To jest w innych tłumaczeniach jest jakby plan Boży, postanowienie Boże, coś więcej niż tylko wola. Jaki jest plan Boży? To put Jesus Christ, the man of God, above everything. Aby postawić Pana Jezusa ponad wszystkim. This is the full plan of God. To jest cały plan Boży. But also in verse 20 we read already that he was the shepherd. Również w 20 wierszu czytaliśmy o tym, że on jest pasterzem. He preached publicly, but also in the houses. On głosił publicznie, ale również i po domach. In verse 28 he is talking about the flock. W 28 wierszu on mówi o trzodzie. So Paul was all of the three gifts. He had all of the three gifts. Więc Paweł miał wszystkie trzy dary. He was the teacher, był nauczycielem, the gospel preacher, był ewangelistą and a shepherd. I pasterzem. Even we, no one of us can say we have this gift like Paul. Nikt z nas nie może powiedzieć, ja mam taki dar jak Paweł. However, we should ask ourselves whether we have a service in that area. Ale możemy się pytać, czy może mamy służbę w tym obszarze. We all have the duty to be a light in this world. Każdy z nas ma obowiązek, aby być światłem w tym świecie. So to be a testimony of the love of Christ. Aby być świadectwem miłości Chrystusa. In the area where we live. W obszarze, w którym żyjemy. We all have the duty to study the word of God. Każdy z nas ma obowiązek studiować Słowo Boże. To understand the will of God. Rozumieć wolę Bożą. To understand our position in Christ. Aby zrozumieć naszą pozycję w Chrystusie. To value that God has revealed himself as our Father. Aby doceniać to, że Bóg objawił się nam jako Ojciec. And we also have a job to do to interest, have interest in our brothers and sisters. Mamy też obowiązek, aby interesować się braćmi i siostrami. To love each other. Aby miłować się nawzajem. Not only by word, but also in deeds. Nie tylko słowem, ale i czynem. So Paul shows us that he worked as a true shepherd here at the Thessalonians. Więc Paweł tutaj pokazuje, że pracował jako prawdziwy pasterz tu pośród Tesaloniczan. And the very nice thing is, one picture he uses is that of a mother. I pięknym jest to, że jeden obraz, jaki używa, to matka, and the other of a father. A drugi to ojciec. Mother and father, they both are shepherds of their children. Matka i ojciec oboje są pasterzami dla swoich dzieci. To guide them, aby ich prowadzić, to teach them, aby je uczyć, to take care for them, aby się troszczyć o nie. So what can we learn also to live amongst brothers and sisters on in a place? Więc czego możemy się uczyć również odnośnie naszego życia pośród wierzących? The first thing he mentions about the mother is to be gentle. Pierwszą rzeczą, jaką wspomina o matce, to to, że jest łagodna. He came to the Thessalonians and he was gentle. On przyszedł do Tesaloniczan i był łagodny. The contrary thing is to be hard. Rzeczą przeciwną to jest być ostrym. The key way how a mother takes care for her children is to be gentle. Kluczową rzeczą dla matki, która się opiekuje dziećmi, to jest, aby być łagodną. The second thing is to nurse, to give food. Druga rzecz to karmić dzieci, dawać pożywienie. And third thing is to cherish. I trzecia rzecz to jest otaczać troskliwą opieką. And remember that the Lord Jesus tells us in Ephesians 5 that he, that Christ, nourishes and cherishes the church, the assembly. Efezjan 5 Paweł pisze o tym, że on, Chrystus, on żywi i otacza opieką Kościół. This is what the Lord Jesus does today.
To dzisiaj czyni Pan Jezus. In Ephesians 5 the husbands, the men are asked to do the same for their wives. Efezjan 5 rozdział, mężowie są proszeni o to, aby to samo czynili względem żon. But here we find an example of Paul, what shows us that each of us we should deal in the like manner with each other. Ale tutaj apostoł Paweł pokazuje nam, że każdy z nas powinien w ten sposób postępować względem innych. So it is a quality, a character of God. Więc to jest cecha Boża. To be gentle. Aby być łagodnym. It means to understand, to be sensible for the needs. To oznacza być wrażliwym na potrzeby. Not just to go over it. Nie tylko przejść nad jakąś rzeczą. If the children, again, I use this picture. If the children come, they come first of all to the mother. Znowu użyję tego obrazu dziecka. Jeśli dziecko czegoś potrzebuje, przychodzi do matki. If they fallen, they were wounded, they go to the mother usually. Jeśli przewróci się, jest zranione, przeważnie idzie do matki. Why? Because they are accepted. Dlaczego? Ponieważ matka ich przyjmie. They are welcome. They are understood. One są, dziecko będzie zrozumiane, przyjęte. How often I experienced that? Jak często tego doświadczyłem? You will absolutely confirm. I wy możecie też to potwierdzić. Because we are the father, we say, oh, don't, it's not so big, come on. Ponieważ ojcowie powiedzą, a to nie jest nic wielkiego. Yes, a little bit of hurt, but you know, if you play football with your colleagues, that happens. Tak, trochę poboli, no, ale jak grasz w piłkę z kolegami, to tak się dzieje. That's my reaction. To jest moja reakcja. Is that gentle? To nie jest łagodne. My wife, she says to my boy, oh, come here, poor guy, oh, I feel with you. A moja żona powie, o, chodź tu, przytulę cię. And it's true, she's honest, she really feels the pain with him. I to jest szczere, ona rzeczywiście czuje jego ból. It's amazing how God put it into our hearts. Jest niesamowite, jak Bóg włożył to do naszych serc. But now we move it to the spiritual thing. A teraz przenosimy to na rzeczy duchowe. Do we have this gentleness to each other? Czy mamy tą łagodność względem innych? To receive my brother, my sister, also in this sensibility? Aby przyjmować brata lub siostrę w tej łagodności? Do I really try to understand the problem of my brother? Czy rzeczywiście staram się zrozumieć problem brata? Should we pray that the Lord will help us in this way? Módlmy się o to, aby Pan nam dopomagał w tym. But the second thing is that the mother gives food. Po drugie, matka daje pożywienie. First of all, when there is a baby, of course, it's very obvious. Rzeczą oczywistą jest, gdy pojawia się niemowlak. The Lord gives us food, real food. Ale Bóg daje nam prawdziwy pokarm. The best food which there is. Najlepszy pokarm, jaki jest. The mother gives the best food for her children because she loves them. Matka daje najlepszy pokarm dla swoich dzieci, ponieważ je kocha. Not rubbish. Nie jakieś śmieci. Not waste. Nie odpady. Which is not usable for anything else. Coś, co jest nieużyteczne. The mother has in her heart even to give the best for her children and stand back herself. Matka jest gotowa dać co najlepsze swoim dzieciom, nawet swoim kosztem. This is the same what the Lord does for this church. To samo i Chrystus czyni dla swojego Kościoła. And we want to encourage each other that also this attitude should be found with us. I chcemy się zachęcić, aby i takie nastawienie było znalezione w nas. Let's also talk to the brothers again. Rozmawiajmy również z braćmi. Do we give food? Czy dajemy pokarm? Food, which is the word of God. Pokarm, który jest Słowem Bożym. Or do we talk about experience and stories and nice things? Czy rozmawiamy o jakichś doświadczeniach, historiach i tak dalej? This doesn't give food. To nie daje pokarmu. You cannot live from my experiences. Ty nie możesz żyć moimi doświadczeniami. You can't. Nie możesz. But to strengthen and to be settled in the word of God, this gives us strength to live a life with Him. Ale być wzmocnionym, być jakby osadzonym w Słowie Bożym, to daje siłę, aby dalej żyć. To give growth. Aby był wzrost. How can a child grow if it doesn't get good food? Jak dziecko może wzrastać, gdy nie ma dobrego pokarmu? This is very obvious. Linked together in biology. To jest rzecz oczywista, połączona w biologii. But spiritually as well. Ale duchowo tak samo. When we don't grow in Christ, jeśli nie wzrastamy w Chrystusie, we get poorer and poorer and weaker and weaker. Stajemy się biedniejsi i słabsi.
And I have no power in my daily life to glorify the Lord, to serve Him. I nie mam siły, żeby w moim codziennym życiu służyć i chwalić Pana. Don't misunderstand me. It's not only the responsibility of the brothers, it's also your personal responsibility. Nie zrozumiecie mnie źle, to nie jest odpowiedzialność tylko braci, ale każdego wierzącego. To look for good food in the Word of God. Aby szukać dobrego pokarmu w Słowie Bożym. And then to cherish. I dalej opiekować się, troskliwa opieka. To cherish, this means to do the best to feel at home. To oznacza czynić wszelkie starania, żeby czuć się jak w domu. When the children come home, when they grow up, gdy dzieci wracają do domu, gdy wzrastają, the mother that does everything so that the child feels at home. Matka czyni wszystko, co w jej mocy, żeby dziecko czuło się jak w domu, jak najlepiej. Maybe you experience it after a long time. You go home and your mother will cook the meal you love most. Być może doświadczasz tego, gdy po długim czasie wracasz do domu i mama szykuje to, co lubisz najbardziej do jedzenia. Is it necessary? Czy to jest konieczne? It's not. There's a lot of other food. Czy jest pełno innego jedzenia? But this is to cherish. Ale to jest właśnie ta troskliwa opieka. To do something extra. Zrobić coś specjalnego. To make the to feel it homely and nice. Aby dziecko poczuło się jak w domu i dobrze. So we encourage ourselves also to do something extra for our brothers and sisters in life then. Tak więc zachęcajmy się, aby czynić też coś specjalnego dla naszych braci i sióstr. I don't know what that is for you. Nie wiem, co to jest dla ciebie. But I experience this. Ale ja doświadczam tego. There's an encouraging Bible verse coming by WhatsApp one day. An encouraging Bible verse. A brother sends me a WhatsApp with an encouraging Bible verse. Pewien brat wysyła mi każdego dnia zachęcający wiersz z Biblii na WhatsAppie. I give you this as an example. I experience this. Mówię to wam jako przykład, ja tego doświadczam. And I feel this is at the right moment, the right Bible verse to encourage me. I ja odczuwam to, że to jest właściwy wiersz na właściwy moment. This is cherishing. To jest ta troskliwa opieka. Is it necessary? Czy to jest konieczne? Well, nourisher I find in the Word of God. Nourish. The food is in the Word. Przecież ten pokarm znajduje w Słowie Bożym. This was something extra. Ale to było coś dodatkowego. Where God could use my brother to encourage me. Gdzie Bóg mógł użyć mojego brata, aby mnie wzmocnić, pocieszyć. He didn't know anything about my situation. On nic nie wiedział o mojej sytuacji. About my sorrows. O moich problemach. About the frustration I had. O frustracji, jaką miałem. I tell you this because I'm sure that you experience the same way. Mówię wam to, ponieważ jestem pewny, że wy tak samo tego doświadczacie. And when you have experienced such a thing. Jeśli doświadczycie takich rzeczy, to nie jest tak wielką rzeczą, żeby uczynić to samo dla innych. And even if you think I never experienced such a thing, then think about it, how to encourage your sister, your brother, your son, your father, whoever. Nawet jeśli nigdy tego sam nie doświadczyłeś, to pomyśl, w jaki sposób możesz zrobić coś takiego dla siostry, brata, dla kogokolwiek. I feel it's fascinating that God gave us creativity. Myślę, że to jest fascynująca rzecz, że Bóg dał nam kreatywność. We are really as men very creative in many, many ways. Jako ludzie jesteśmy bardzo kreatywni w wielu rzeczach. But let's use it also in spiritual things. Używajmy też tego w rzeczach duchowych. Think about it and pray about it, and I'm sure God will show you a possibility to cherish a brother or sister. Pomyśl o tym i pomódl się nad tą rzeczą i jestem pewny, że Bóg da ci jakiś pomysł, jak zrobić tak, sprawić taką opiekę nad bratem. In verse 11, I just jump to the next point. I come back to the other verses later. Jeszcze jeden punkt z 11 wiersza, potem wrócę do poprzednich wierszy. But there we see that Paul also was like a father. Tam czytamy, że Paweł był też jak ojciec. And here you see the difference. I tu widzimy różnicę. The father to his own children, he exhorted them. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec, dzieci swoje napominaliśmy. It's the first thing. To jest pierwsza rzecz. To exhort. Napominać. The second thing, to comfort. Druga rzecz, zachęcać czy pocieszać. And the third thing, to testify that you should walk worthy of God. A trzecia rzecz, zaklinać, aby prowadzili życie godne Boga. That's typical job of a father. To jest typowa praca ojca.
We already saw, we need exhortation. Już widzieliśmy, że potrzebujemy napomnienia. The New Testament is full from exhortation. Nowy Testament jest pełny napomnień. There's nothing wrong with it. We need it. I nic z tym nie jest złego. My potrzebujemy ich. And we are thankful to God that His Word corrects us continuously. Our thinking, our behavior, correction. Jesteśmy wdzięczni, że Słowo Boże cały czas koryguje nasze myślenie, nasze postępowanie. If we reject exhortation, we will drive away. Jeśli odrzucimy napomnienie, to zaraz zboczymy. I give you an example from the practical life. Podam przykład życia praktycznego. One day when we moved to the house, we wanted to place tiles on the floor. Pewnego dnia, kiedy przeprowadziliśmy się do domu, chcieliśmy położyć płytki. And what I learned from the professional guy who did it, that he took one line from one corner to the other. Czego się dowiedziałem od profesjonalisty, to jest to, że bierzemy sznurek z jednego roga do and drugiego. This gives the direction. I to wyznacza kierunek. So each tile was put to this direction, to this file. Yeah? Więc każda kolejna płytka musiała być położona wzdłuż tej linii. The problem is if you place one tile only. Problemem jest to, że jeśli tylko jedną płytkę next położymy, one you orient it the former one, it is a little bit changed. To jedna jest ok, ale jeśli damy drugą, to już jest trochę przesunięta. And the third one is oriented there, and it goes like this. I idą kolejne i kolejne. So we need this pure direction by the word of God. Więc my potrzebujemy tego jasnego kierunku Słowa Bożego, which brings our thoughts and behavior back to the standard. Który jakby z powrotem przywodzi nasze myśli, nasze myślenie, nasze postępowanie do Słowa Bożego. So we are thankful that we get exhortation from brothers and from the word and from sisters. Więc jesteśmy wdzięczni za napomnienia w Słowie Bożym i też od braci. And we hope that there are older sisters who can exhort younger sisters in a very wise way. I mamy też nadzieję, że są starsze siostry, które potrafią napominać młodsze siostry w mądry sposób. There's a verse which is referred to in Titus. Jest wiersz, który się do tego odnosi w Tytusie. And I can promise you it's not nice work. Mówię wam, obiecuję wam, że to nie jest fajna praca. It's not something where you get a lot of applause for. W tej pracy nie otrzymujemy oklasków. But do it for the Lord. Ale czyń to dla Pana. And an older sister can exhort a younger sister in a much better way than a brother. Starsza siostra może napomnieć młodszą siostrę w dużo lepszy sposób niż brat to potrafi. But typically, back to this verse, it is the father who exhorts his children, so did Paul. Ale typowo to ojciec właśnie napomina, wracając do tego wiersza, i tak samo czynił Paweł. And amazing, not just like with a big water can. I nie czynił tego taką wielką konewką. So everyone gets a general exhortation. Że każdy otrzymał ogólne napomnienie. No, each one of you. Nie, każdego z was. So it seems that he really went to each person separately. A więc on chodził do każdej osoby osobno. And we remember also that he prayed for each one individually. We saw that yesterday. Wczoraj widzieliśmy, że on też za każdego osobno się modlił. But the second thing, he also gave comfort. Ale trzecia rzecz, on też zachęcał, pocieszał. Is it the same word? Encourage. Encouragement. Aha. That's nice. So he also not only exhorted, but also gave encouragement. Więc nie tylko napominał, ale też zachęcał. And this is also necessary. I to jest również konieczne. There are so many circumstances in our lives where we get frustrated. Jest tak wiele okoliczności w naszym życiu, gdzie jesteśmy sfrustrowani. Then we need comfort. You are doing well when you rely on the Lord Jesus. Wtedy potrzebujemy pocieszenia. Czynisz dobrze, jeśli polegasz na Panu. We cannot give comfort just by cloudy words. Just by nice words. Nie możemy pocieszyć kogoś tylko przez jakieś ładne słowa. But of course comfort and encouragement has to be based on God's word. Bo oczywiście i napomnienie, i pocieszenie musi bazować na Słowie Bożym. This gives you encouragement to continue. To daje nam zachętę, aby kontynuować. And then he also, yeah, he testified
In verse 11 it did. Mm-hmm. What is it there? He testified that you should walk worthy of God who calls you. Exhorted that you should walk. There are three things. There are not three things mentioned? Yeah, yeah. Like exhorted, but yeah, this is a strong word. Yeah. Trzecią rzeczą, jaką tu czytamy, to jest zaklinanie, aby prowadzili życie godne Boga. So he told them, look, you are responsible to walk according to your calling. Więc on im mówił, popatrzcie, jesteście odpowiedzialni za to, żeby chodzić według waszego powołania. This is teaching. To jest nauczanie. Just to come back to the practical image, mother and father. Wracając do tego praktycznego obrazu matki i ojca. I just said a few minutes ago, when my boy has a problem with his leg, he goes to my wife first. Przed chwilą wspominałem, że gdy moje dziecko miało jakiś problem z nogą, to szło do matki. But in the same token, when he has a question, he comes to me. Ale i w ten sam sposób, gdy ma jakieś pytanie, to przychodzi do mnie. So, it's typical the role we have that the father teaches and explains. To jest typowa rola ojca, że on naucza i wyjaśnia. So we hope for us as fathers that we do this with our children. Mam nadzieję, że my jako ojcowie to czynimy z naszymi dziećmi. Explain the word of God according to the age of the child. Wyjaśniamy Słowo Boże stosownie do wieku dziecka. So what he tells them here is that they should walk according to their calling. Więc on im tu mówił, że powinni prowadzić życie zgodnie ze swoim powołaniem. So this is a wonderful verse. To jest wspaniały wiersz. Very short, but very dense. Bardzo krótki, ale bardzo treściwy. So worthy of God. Więc godne Boga. We have several verses also in other books to walk worthy. W innych miejscach Słowa Bożego też są podobne wiersze, aby chodzić godnie. You know that we from nature we are not worthy. We are sinners. Wiemy, że z natury nie jesteśmy godni. We were enemies of God. Jesteśmy grzesznikami, byliśmy wrogami Boga. But now we are saved. Ale teraz jesteśmy uratowani. Now we are children of God. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. Now we are Christians. Teraz jesteśmy chrześcijanami. And with this position we have by grace in Christ comes responsibility. Z tą pozycją, którą mamy w Chrystusie, też jest powiązana odpowiedzialność. So God wants us to walk according to what we say we are. Bóg chce, abyśmy chodzili zgodnie z tym, co mówimy, kim jesteśmy. It's very clear that I expect a different behavior from my children than from the children of the neighbor. Jest rzeczą oczywistą, że oczekuję innego zachowania od moich dzieci, jak od dzieci moich sąsiadów. The children of the neighbor, non-believer, they have no respect. Dzieci sąsiadów nie są wierzące, nie mają szacunku. I don't like it, but I don't care. They're not my children. Nie podoba mi się to, ale nie interesuje mnie to, bo nie są moimi dziećmi. But from my children, I have a certain expectation. Ale od moich dzieci, do moich dzieci mam pewne oczekiwania. This is the way how we should live to bring honor to God. W taki sposób powinniśmy żyć, aby czcić Boga. In a different way than the unbelievers live. Inny sposób żyć niż żyją niewierzący. This means worthy. To oznacza godnie. So that our testimony respects the honor of God. Tak, aby nasze świadectwo było czciło Boga. And then we see that we have a calling. I dalej czytamy, że mamy pewne powołanie. So Paul refers to the calling which we have, the calling from God to his own kingdom and glory. Paweł pisze o powołaniu, które mamy od Boga do swego królestwa i chwały. Let's stay a few minutes with this. Zatrzymajmy się tu na kilka minut. Before we make a little break. Zanim zrobimy krótką przerwę. Our calling. Nasze powołanie. Yesterday we had the election in verse 4. Wczoraj w wierszu 4 widzieliśmy wybranie. And we saw that God elected you personally. Widzieliśmy, że Bóg wybrał ciebie osobiście. He wanted you. On ciebie chciał. You're not just a believer by chance. Nie jesteś wierzącym przez przypadek. But God wanted you. Ale Bóg ciebie chciał. On ciebie wybrał. This is very personal, not in general. To jest bardzo personalne, osobiste, nie generalne. The calling as well. The calling as well is personal.
Tak samo i powołanie to jest rzecz osobista. It's not a general calling of a group. To nie jest ogólne powołanie grupy. That's completely personal. To jest całkowicie osobiste. We read in 1 Peter 5 that we are called from darkness to light. Czytamy w 1 Piotra 5 rozdział, że jesteśmy powołani z ciemności do światłości. The calling means from something to something. Powołanie oznacza od czegoś do czegoś. Example, Abraham. Przykład Abraham. Abraham was called from Ur in Chaldea. Abraham został powołany z Ur Chaldejskiego. He didn't deserve it at all. Tego nie zasługiwał w ogóle. He was not better than the others. On nie był lepszy niż inni. He was an idolater like the others. On był bałwochwalcą jak inni. God's calling is by grace. Boże powołanie jest przez łaskę. He called Abraham to leave his country. Powołał Abrahama, aby opuścił swój kraj. For what? Do czego? To come in the country of the promise. Aby wejść do kraju, który był przyobiecany. The calling is from something to something. Powołanie jest od czegoś do czegoś. But during this movement from to, this has to be shown, and we see this in Abraham's life, he lived as a foreigner. Ale w tym procesie przejścia skądś dokądś widzimy to przy przykładzie Abrahama, że on żył jako obcy, jako pielgrzym. So spiritually your calling is exactly the same. Duchowo twoje powołanie dokładnie takie samo. God called you out of this world. Bóg powołał cię z tego świata. And he wanted you to be, what did we read here? Part of the glory of his kingdom. I tak jak tu czytamy, że powołuje nas do swojego królestwa i chwały. God wanted you, and this is fitting perfectly in our subject. Bóg chciał ciebie i to pasuje doskonale do naszego tematu. Sorry, started in a different way. The plan of God, the counsel of God is to make the Lord Jesus above everything. Może inaczej rozpocznę. Planem Bożym jest to, aby umieścić Pana Jezusa ponad wszystkim. Place the man Jesus Christ above everything. Umieścić człowieka Jezusa Chrystusa ponad wszystkim. This is the plan of God. To jest plan Boży. But now he wants you and me to be part of this glory of Christ. Ale teraz on chce uczynić ciebie i mnie częścią tej chwały. You understand the priority is Jesus. Rozumiecie, priorytetem jest Jezus. But also God wanted you to be part of the glory of Christ. Ale Bóg chciał również, abyś ty i ja, abyśmy byli częścią tej chwały. Amazing? Czy to nie jest niesamowite? God thought about his son. Bóg myślał o swoim synu. And everything is about him. I wszystko jest odnośnie niego. But now you come in there because God wants you to display the glory of the Lord Jesus. Ale również teraz ty jesteś tego częścią, ponieważ Bóg chciał. You and me to be part. To display the glory of the Lord Jesus. Bóg chciał, abyśmy ty i ja też okazywali tą chwałę Pana Jezusa. This is your calling. To jest nasze powołanie. And this, which is in future, has an impact in our daily life. I ta rzecz, która odbędzie się w przyszłości, ma wpływ na nasze dzisiejsze życie. God wants you and me to live worthy according to this special, unique calling. Bóg chce, abyśmy żyli godnie tego specjalnego, tego unikalnego, specjalnego powołania. And this is not a law, a pressure. To nie jest prawo, to nie jest jakiś nacisk. And this is freedom. Ale to jest wolność. And this is grace. To jest łaska. And this gives me plenty of peace. I to daje mi wiele pokoju. How great is our God. Jak wielki jest nasz Bóg. How great is the blessing we have in the Lord Jesus. Jak wielkie jest błogosławieństwo, które mamy w Panu Jezusie. And the more you think about it, the more you will value it. I im więcej o tym myślimy, tym bardziej to doceniamy. You know, if you have a treasure, jeśli masz jakiś skarb, but you don't know it, ale nie wiesz o tym, there's some bag somewhere in your cellar, but you don't know what is the content, you will not value it. Gdzieś w piwnicy masz jakieś torby, ale nie wiesz, co w nich jest, to nie będziesz tego doceniał. You even will not protect it. If someone takes it, takes it. Nawet tego nie będziesz chronił. Gdy ktoś to weźmie, okej. But the moment when you open it,
Ale w momencie, gdy to otworzysz, and you see the precious stones in there and gold and whatever, i widzisz tam cenne kamienie, złoto czy cokolwiek, you realize what a precious treasure I have. Zdajesz sobie sprawę, jak wielki skarb posiadam. And then you will protect it. Wtedy będziesz to chronił, so that no one will take it from. Aby nikt tego ci nie wziął. This picture is the same with the Christian blessings we have. Taki sam obraz jest na te rzeczy chrześcijańskie, które posiadamy. The more you go into it and you understand it, what the Bible says, im bardziej wgłębiamy się w to, co Biblia mówi i to rozumiemy, the more it becomes precious to your heart. Tym cenniejsze staje się to do naszego serca. The blessings cannot be taken away from us because it is in heaven. Bądź pewny, że te błogosławieństwa nie mogą być nam zabrane, ponieważ są umiejscowione w niebie. But the more you know about it, the more you value it, the more you can appreciate it. Im więcej też sobie z tego zdajemy sprawę, tym więcej też to doceniamy. So, Paul lived there in Thessaloniki not only with words, but also with his own life. Tak więc Paweł żył tam w Tesalonikach nie tylko swoimi słowami, ale też rzeczywiście tam przebywał. Just two sentences to finish verse 8 and 9. Tylko jedno zdanie, żeby powiedzieć coś do wierszy 8 i 9. We had this thought already yesterday. Już mieliśmy tą myśl wczoraj. So Paul did not only preach the word, but he also lived according to his words. Paweł nie tylko głosił jakieś słowa, ale też żył według nich. He lived what he said. On żył według tego, co mówił. It was true. To było prawdziwe. And this encourages us as well. I to zachęca również nas. Let us be real. Bądźmy prawdziwi. Let us be clear that we are in big danger to live a life which is seen from others. Jesteśmy w dużym niebezpieczeństwie, abyśmy żyli takim życiem widzianym przez innych, but which is different in reality. Ale które w rzeczywistości jest inne. We live in a world where we are in danger to be attracted. Żyjemy w świecie i jest niebezpieczeństwo, że będziemy przez to pociągnięci. No one can see what is in my heart. Nikt nie widzi, co jest w moim sercu. I can live a Sunday Christian life. Mogę żyć życiem niedzielnego chrześcijanina, but that's not real. Ale to nie jest prawdziwe. The Christian life is 24/7. Życie chrześcijańskie to jest 24/7. And this example of Paul shows us that he really said and lived that there was the same. I w tym przykładzie Paweł pokazuje nam, że to, co głosił i tak jak żył, to było to samo. And also his service for others was true. I jego służba dla innych też była prawdziwa. With pure motives. Miała szczere motywy. This can be seen. I to było widzialne. So we do a little break, I propose, before we continue with the rest. Zrobimy krótką przerwę, zanim przejdziemy do kolejnych wierszy. Is it okay? Verses from verse 13 now. Spójrzmy teraz na wiersze od 13 do końca. The first thing is that Paul mentions the result after this service for God at the Thessalonians. Jako pierwsze Paweł mówi o rezultatach jego służby pośród Tesaloniczan. For this cause we also give thanks to God unceasingly that having received the word of the report of God by us, you accepted not man's word, but even as it is truly God's word. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo Boże, ale jak jest prawdziwie, jako słowo Boże, które też was wierzących skutecznie działa. This is a very basic fact. To jest podstawowy fakt. Even God uses men to teach and to explain, it remains God's word. Nawet jeśli Bóg używa ludzi, aby głosili i tłumaczyli słowo Boże, pozostaje ono słowem Bożym. Again referring to chapter 1 verse 5, it was in power in Holy Spirit and with great assurance. Przypominając sobie wiersz 5, to słowo było głoszone w mocy, w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. And we have the responsibility, like the Thessalonians, to receive the word of God. I mamy odpowiedzialność, tak jak Tesaloniczanie, żeby przyjąć to słowo. It's an authority. To jest autorytet. It's not just when you read the word that you can say, well, I don't like it, you can push it aside. To nie jest tak, że kiedy czytamy słowo, to możemy powiedzieć, a to mi się nie podoba i odsunąć.
And it is the full book. I to jest ta cała księga. This book does not contain God's word. Ta księga nie zawiera słowa Bożego. It is God's word. Ona jest słowem Bożym. From start to the end. Od początku do końca. And when we start to tear off some pages or some verses which we don't like because we think, oh, it's Paul's word, it's not contemporary. Jeśli zaczniemy wyrywać pewne kartki, bo nam się nie będą podobać i powiemy, a to nie są słowa na dzisiaj, to są słowa Pawła. If we start with that, we lose everything. Jeśli tak zaczniemy robić, to wszystko stracimy. The power is in the whole. Moc jest w całości. And we have to accept it completely. I musimy przyjąć je całkowicie. It doesn't mean that we understand everything immediately. To nie znaczy, że od razu wszystko rozumiemy. We grow. Each day we learn. Rośniemy, każdego dnia uczymy się. But the question here, what is my position? Ale pytanie brzmi, jaka jest moja pozycja? Do I put myself under the word of God as my authority? Czy stawiam się pod Słowo Boże jako mój autorytet? Or do I turn the words like I would like to have it? Albo może przesuwam słowa tak, jak mi się podoba. It is important to read personally the word of God with prayer. Jest rzeczą ważną, aby osobiście czytać słowo z modlitwą. Also to ask the help of God through the Holy Spirit to understand it. Aby też prosić Boga o pomoc, żeby w Duchu Świętym móc rozumieć te słowa. And that God helps us not to turn it. I aby Bóg pozwolił nam, you know, pomógł nam nie przekręcać tych słów. If you want, you can use, misuse the word of God in every way. Jeśli chcesz, to możesz używać Słowa Bożego w zły sposób, w każdej sytuacji. Dwa przykłady. It's said in the word of God, God does not exist. Jest powiedziane, napisane w słowie, Bóg nie istnieje. It's a Bible verse. To jest biblijny wiersz. But if you take it out of the context, ale jeśli wyjmiesz je z kontekstu, you can completely misuse it. To możesz całkowicie źle je zastosować. Therefore, it is so important to read the context. Dlatego tak ważnym jest przeczytać kontekst. Who said that? Kto to powiedział? This was the stupid man. Głupiec. The man who did not take care with God, did not count with God. Głupiec, który nie liczył się z Bogiem. And what was God's reaction? I jaka była reakcja Boga? He took him away the other night. On zabrał go tej nocy. And immediately you have a totally different sense of this simple verse. I od razu widzimy zupełnie inny sens tego wiersza. A second example. Drugi przykład. When the Lord Jesus was tempted by Satan in the desert. Kiedy Pan Jezus był kuszony przez szatana na pustyni. Matthew 4. Mateusza 4 rozdział. He also used the word of God. Szatan również używał Słowa But Bożego. He misused it. Ale w zły sposób. So, be aware. Let's take the word of God serious and as an authority as a whole. Więc bądźmy ostrożni, miejmy Słowo Boże za autorytet. As a whole, as God, it's a harmony. I też bierzmy je jako całość, jako harmonię. It's inspired word of God. It's Peter who tells us. Jest to inspirowane Słowo Boże. Piotr nam o it's tym mówi. It's not human word, like we the Thessalonians said. To nie jest ludzkie słowo, tak jak tu jest napisane w Tesaloniczan. But it is clearly the Spirit of God in the word. Ale rzeczywiście widzimy Ducha Bożego w tym słowie. And let's make also an application. I zastosujmy to też. It is not, or it's, let's put it that way. When we hear the preaching of God's word, kiedy słyszymy głoszenie słowa, let's not look too much to the person who is used. Nie patrzmy tak bardzo na osobę, która jest akurat wykorzystywana do głoszenia. We can easily take away the authority of God's word. Ponieważ bardzo szybko możemy wtedy się pozbyć autorytetu Słowa Bożego. If you start listening to the brother, jeśli zaczniemy słuchać brata, but you know, well, this one is not good in his life, and this one is not correct, and you take away the power of God. A z tyłu głowy mamy, o to i to jest niewłaściwe w jego życiu, to wtedy ten autorytet Słowa Bożego się traci. You're responsible to compare the words which are said with the word of God. Masz odpowiedzialność porównywać to, co jest mówione ze Słowem Bożym. Remember, the sheep knows the word of the good shepherd. Pamiętaj o tym, że owieczka zna głos pasterza. You told me this yesterday. Ty mi to wczoraj powiedziałeś. I was amazed how quickly you learned. Byłem zdumiony, jak szybko się uczysz. How could you discern what has been said to you?
Jak możesz być pewny tego, co jest do ciebie mówione? Because you have the Holy Spirit. Ponieważ masz Ducha Świętego. Because you have the Word of God. Ponieważ masz Słowo and Boże. Each one, each listener is responsible to make the check. Is this the truth, what has been said, or not? I każdy słuchacz ma odpowiedzialność sprawdzać, czy to, co jest mówione, jest prawdą, czy nie. But then, when it is received, it can work. Ale kiedy to słowo jest przyjęte, ono może działać. This word of God worked in you. To słowo działało w was. And also today, this is the purpose how God wants to work in your heart by His word. I taki jest też dzisiaj cel, że Bóg chce działać w twoim sercu przez swoje słowo. In verse 14, we see the result in their life. W wierszu 14 widzimy rezultat w ich życiu. Again, it is said you become imitators. Znowu jest powiedziane, że staliście się naśladowcami. In the first chapter, we have seen they became imitators of Paul and of God. W pierwszym rozdziale widzieliśmy, że stali się naśladowcami Pawła i Pana. Now we see that they also became imitators of the assemblies of God which are in Judea. Tutaj widzimy, że stali się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei. What is the meaning here? Co, jakie tutaj jest znaczenie? The believers in Judea there felt persecution. Wierzący w Judei, oni odczuwali prześladowanie. They received the word of God, but they were persecuted. You remember? Oni przyjęli Słowo Boże, ale byli prześladowani, pamiętacie? In Acts 8 there came a persecution so that many were dispersed from Jerusalem. W Dziejach 8 rozdział czytamy, że były prześladowania i wielu zostało rozproszonych. So the Thessalonians they also experienced the same thing. Więc Tesaloniczanie doświadczyli tej samej rzeczy. Which proved that they really received, accepted the word of God. Co dowodziło tego, że rzeczywiście przyjęli Słowo Boże. You suffered the same things as they. Doznaliście tych samych cierpień, co oni. One word about the assemblies of God in verse 14. I też jedno zdanie odnośnie tych zborów Bożych, wiersz 14. I don't want to roll it out completely, the teaching about the assembly. Roll it out now to explain. Okay. Nie chcę teraz wyjaśniać tego nauczania teraz o zborach Bożych. But we remember that the assembly is formed by God Himself. Ale pamiętamy, że zgromadzenie jest stworzone przez samego Boga. Starting at Pentecost in Acts 2. Rozpoczęło się w Zielone Świątki, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Remaining on the earth until the rapture. Pozostaje na ziemi aż do pochwycenia. And all believers, all those who are truly saved by His blood, belong to this one assembly. I wszyscy wierzący, którzy są szczerze zbawieni przez Jego krew, należą do tego zgromadzenia. There's this the maximum, the complete picture. Yeah? To jest ten kompletny obraz. There's also an actual sense of assembly. Jest też sens dosłowny zgromadzenia. They are all those who live actually now at this moment. Wszyscy, którzy w danym momencie, wierzący, którzy żyją na tej ziemi. Remember Ephesians 5. Efezjan 5 rozdział. Jesus, the Lord Jesus, takes care, nourishes and cherishes the assembly. Pan Jezus opiekuje się i żywi zgromadzenie. Of course, He does not do it with those who are already dead in Christ. Oczywiście nie czyni tego z tymi, którzy już umarli w Chrystusie. Of course, those who will come to the Lord tomorrow, they don't need yet this nourishing and cherishing. I tak samo ci, którzy jutro przyjdą do Pana, nie potrzebują teraz there tego pożywienia. There is also a third meaning. Ale jest też trzecie znaczenie. And this is what we find here. This is the local sense. I je tutaj odnajdujemy. To jest ten wyraz lokalny. So we started that you wrote this letter to the assembly of the Thessalonians. Czytaliśmy, że on napisał ten list do zgromadzenia w Tesalonikach. The group of all the believers they formed the assembly of Thessaloniki. W tym mieście wszyscy wierzący tworzyli zgromadzenie w Tesalonice. If we transport it to today, jeśli przeniesiemy to na dzisiaj, the assembly of Warsaw, zgromadzenie w Warszawie, is formed by all believers in the city. Jest stworzone przez wszystkich wierzących w tym mieście. At those times here, most probably all the believers were together at one place. W tamtym czasie prawdopodobnie wszyscy wierzący byli na jednym miejscu. And it's a shame that today we don't have this anymore. Jest to wielka szkoda, że dzisiaj już tak nie jest. Today we have many believers in Warsaw, I'm sure.
Dzisiaj mamy wielu wierzących w Warszawie, jestem tego pewny. But there's a big division. Ale są wielkie podziały. But in our hearts we remember the assembly of Warsaw consists from all believers. Ale w naszych sercach wiemy, że wszyscy wierzący w Warszawie tworzą zgromadzenie tutaj w tym mieście. Lord willing, break the bread tomorrow here. I jeśli Pan pozwoli, jutro będziemy łamać tu chleb. We remember that all those believers are seen in this one loaf. Wspominamy to, że wszyscy wierzący są widziani w tym jednym chlebie. If we start thinking we are the assembly in Warsaw, jeśli zaczniemy myśleć, że tylko my jesteśmy zgromadzeniem w Warszawie, we make a separation, tworzymy podział, which is not according to the word of God, co nie jest według Słowa Bożego. Even they are not here, nawet jeśli tutaj nie są wszyscy, even there are some who live in evil things and we cannot have practical fellowship, nawet jeśli są tacy, którzy żyją w złych rzeczach i nie możemy mieć z nimi społeczności, we won't never forget they belong to the one assembly. Nie zapominajmy nigdy, że należą do tego jednego zgromadzenia. Therefore we also can talk about the assemblies in Poland. Dlatego też możemy rozmawiać o zgromadzeniach w Polsce. But be aware how we mean this. Ale uważajmy, co mamy na myśli. In this time the assemblies in Judea, they really work together in the different places. W tamtym czasie w Judei zgromadzenia rzeczywiście były razem, ale w różnych miejscach. Now he in verse 15 and 16 he refers to the Jews. W wierszach 15 i 16 on odnosi się do Żydów. And he remembers that the Jews have slain the Lord Jesus. I on przypomina, że oni zabili Pana Jezusa. They also slay the prophets. Oni też zabili proroków. They have driven us out by persecution. I nas prześladowali. They do not please God. Bogu się nie podobają. They are all against men. I są przeciwko wszystkim ludziom. These are the religious Jews. To są religijni Żydzi. They didn't like to receive the Lord Jesus as the Messiah. Nie chcieli przyjąć Pana Jezusa jako Mesjasza. But more than that, they didn't like that the gospel was preached to the nations, to the heathens. Ale co więcej, nie podobało im się to, że Ewangelia była głoszona narodom. Just have a short look to Acts 22. Spójrzmy krótko do Dziejów 22 rozdział. When Paul is talking, gdy Paweł przemawia, He gives a complete explanation and the gospel. On daje wyjaśnienie Ewangelii. He talks about his conversion in Damascus. Mówi o swoim nawróceniu w Damaszku. But then in verse 21 he says, i w 21 wierszu on mówi, i rzekł do mnie, idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. So he speaks to the Jews that God told him go to the nations. Więc on mówi do Żydów, że Bóg powiedział mu, aby poszedł do pogan. And then you read verse 22. I 22 wiersz. I słuchali go aż do tego słowa, po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc, zgładź z ziemi tego człowieka, nie godzi się bowiem, aby taki żył. So this is the proof of what we have in Thessalonians. The Jews do not want to accept Christ. Tutaj mamy dowód na to, co czytaliśmy w Tesaloniczan. Żydzi nie chcą przyjąć Chrystusa, but not only this, ale nie tylko to. But they also didn't like that the gospel is preached to the nations. Nie podoba im się to też, że Ewangelia jest głoszona poganom. Forbidding us, verse 16, to speak the nations that they may be saved. Wiersz 16. 16. Przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. And then it is said they may fill up their sins. Na początku czytamy, ażeby dopełnić miary grzechów swoich. That's very special. To jest coś bardzo specyficznego. It sounds like there is a measurement where it's full. Wydaje się, że jest tutaj jakaś miara, która może być pełna. It's scary. To jest przerażające. So obviously that God allows people to sin until a certain extent. Bóg pozwala grzeszyć ludziom do pewnego momentu. And then he takes care of it. I później bierze sprawy w swoje ręce. In judgment. W sądzie. This is what it is said. Tak tu jest napisane. The wrath has come upon them to the uttermost. Ale gniew Boży spadł na nich na dobre. The story of God with his people Israel is exceptional.
droga, czy historia drogi Bożej ze swoim ludem jest wyjątkowa. However, the more I read this story in the Old Testament, mimo to, im więcej czytam tą historię w Starym Testamencie, the more I realize how gracious God is already in the Old Testament. Tym bardziej zaczynam rozumieć, jak łaskawy Bóg jest również w Starym Testamencie. There is always His grace coming through. Tam przebija się cały czas Jego łaska. There are so many places where you can see this in the prophets. W tak wielu miejscach to widzimy w prorokach. When God has to bring the judgment, gdy Bóg musi zesłać sąd, you feel really how He is hesitating, waiting. Widzimy, jak Bóg jakby wzbrania się najpierw, czeka. He still wants His people to turn back to Him. Cały czas oczekuje, że ludzie zawrócą do Niego. And we don't have the time to look Isaiah and Jeremiah now. Nie mamy czasu, żeby teraz spojrzeć na Izajasza czy Jeremiasza. But I recommend you to read these prophets if they are difficult. Ale polecam wam, aby przeczytać tych proroków, nawet jeśli są trudni. To read them a little bit in a line, yeah? Aby przeczytać ich tak jakby w jednej linii. And then you can feel the judgment is postponed. I wtedy widzimy, że ten sąd jest przesuwany w God czasie. Waits for a response. Bóg czeka. And there is such a moment where He cannot do any else, cannot prevent it anymore. I nadchodzi moment, kiedy już nie może temu zapobiec. But immediately He talks in Isaiah about, but I will bring you back. Ale natychmiast też mówi, ale was jeszcze zgromadzę. I have to judge you. Muszę was osądzić. But I will bring you back. Ale zbiorę was znowu. And also remember that God will come back to His people. I również pamiętajmy o tym, że Bóg wróci do swoich ludzi. God will not give them up. Bóg nie porzuci. If you look to Israel today, jeśli spojrzymy dzisiaj na Izrael, you can be sure God will connect with them again. Możemy być pewni, że Bóg znowu do nich przemówi. Even today they don't want to accept Him. Nawet jeśli dzisiaj nie chcą Go przyjąć. They don't want to listen. Nie chcą słuchać. It's a form only. To jest tylko forma. I just talked to one or the other about the rabbi I met in the Netherlands. Rozmawiałem z kimś o rabinie, którego spotkałem w Holandii. He does not want to shake a hand to a woman because it's forbidden in the law to touch a woman, a foreign woman. Nie chce podać ręki kobiecie, przywitać się, ponieważ w prawie jest to zabronione. This is their explanation of the law. Takie jest ich wyjaśnienie zakonu. It's the most important to do according to the law about the letters. Dla nich najważniejsze jest to wykonywać wszystko według litery. They do not eat meat with milk. Nie jedzą mięsa z mlekiem. So cheese with meat impossible. Więc for a Jew. Ser z mięsem niemożliwe dla Żyda. And they all explain it from the law. I wszystko wyjaśniają prawem. But the most thing they don't understand. Ale najważniejsze rzeczy nie rozumieją. What's about the offering? Co z ofiarami? What's about the Pascha lamb? Po co są ofiary? Po co jest ten baranek paschalny? How can they have once per year the Day of Atonement? Jak mogą mieć raz na rok dzień odkupienia? No altar, no temple. Nie ma ołtarza, nie ma świątyni. So I cannot understand how they can survive with this religion. Nie potrafię zrozumieć, jak oni mogą przetrwać z tą religią. They learn day in day out how to apply their laws. Dzień w dzień uczą się, jak stosować prawo. But they don't see the basic thing is missing, the lamp, the Passover lamp. Ale nie widzą, że tej podstawowej rzeczy brakuje, tego baranka But paschalnego. God will connect with them again. Ale Bóg się znowu z nimi złączy. He will bring them to Zion, to the Mount of Grace. Sprowadzi i zbierze ich znowu na górę Syjon. And the millennium will be an amazing time for Israel. I tysiącletnie królestwo będzie wspaniałym czasem dla Izraela. Because the Prince of Peace will rule over them. Ponieważ Książę Pokoju będzie nad nimi panował. His coming will impact the whole world. I Jego przyjście wybrze, będzie miał wpływ na cały świat. His first coming was not seen by anyone. Jego pierwsze przyjście nie było widziane przez nikogo. When Jesus was born there, no one took notice. Kiedy Pan Jezus się urodził, nikt nie zauważył. But when He comes for the second time on the earth, ale kiedy przyjdzie drugi raz na tę ziemię, this will have an impact on the whole creation. To będzie miał wpływ na całe stworzenie. Be assured. Bądźcie pewni. When you read that a lion will eat grass, gdy czytamy, że lew będzie jadł trawę, close to the lamb,
blisko baranka. When a little baby will play in the hole of a serpent. Gdy małe dziecię będzie się bawić blisko jamy żmij, this will be a big shaking of the creation. To będzie wielkim wstrząsem dla stworzenia. It will be amazing. To będzie niesamowite. And what happens with you and me? Co się stanie z tobą i ze mną? We will be there with the Lord. Będziemy z Panem. And now we come to the next verses. I teraz przechodzimy do kolejnych wierszy. Where we find this. Gdzie znajdujemy to. And Paul talks about the loan, the reward. Gdzie Paweł mówi o nagrodzie. But first we see that his love for his brethren was real. Ale najpierw widzimy, że jego miłość do braci była prawdziwa. I cannot be with you and I feel pain. On pisze, że nie mogę być z wami i czuję ból. But in my heart I am with you. Ale w moim sercu jestem z wami. How real he was. Jak prawdziwy on był. And he said, I really had the wish to come. I on mówi, naprawdę mam pragnienie, aby przyjść. Abundant diligence to see your face with much desire. Z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Again, this was real brotherly love for them. To była prawdziwa braterska miłość do nich. And we have the same. I mamy to samo. We want to see our brothers and sisters again. My chcemy widzieć się znowu z naszymi braćmi i siostrami. You have this link of the family link. Mamy te jakby powiązanie rodzinne, which always drives you together. Które zawsze łączy nas ze sobą. It's a proof. The brotherly love is a proof that you are a true believer. Ta miłość braterska jest dowodem na to, że jesteś prawdziwym wierzącym. It's a proof of the new life you have. Jest dowodem nowego życia, które masz. Then he says there are many reasons. For this reason we have desired to come to you, both once and twice, and Satan has hindered us. 18 wiersz, dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. I feel this is a difficult expression. Myślę, że to jest trudne wyrażenie. So Paul has pure motives, as we have seen in the whole chapter. Paweł ma czyste motywy, tak jak widzieliśmy. And he can say, there's nothing wrong to have the wish to see you again. I on mówi, nie jest nic złego w tym życzeniu, aby was znowu widzieć. And now he can say, Satan hindered me. A teraz może powiedzieć, że szatan nam przeszkodził. I would recommend to be very careful for us to speak in this language. Polecałbym być bardzo ostrożnym używać takich stwierdzeń względem nas. You know, we should ask the Lord what his will really is. Powinniśmy pytać się Pana, jaka jest jego wola. And when we have the prayer and the wish to follow the Holy Spirit, the Lord will guide us. I jeśli mamy życzenie, if we have the wish and the prayer, jeśli mamy życzenie w modlitwie, and we are willing to follow the Lord, i mamy pragnienie, aby podążać za Panem, he will guide us. On nas będzie prowadził. And you all can confirm this. I każdy z nas może to potwierdzić. We have experienced that. Doświadczyliśmy tego. But sometimes we are not sure about ourselves. Ale niekiedy nie jesteśmy pewni nas samych. Sometimes I'm not really sure what are my real motives in the depth of my heart. Czasami nie jestem pewny, jakie są moje prawdziwe motywy w głębi mojego serca. So we should be very careful to claim Satan and his actions. Więc powinniśmy być bardzo ostrożni, aby coś przypisywać szatanowi i jego działaniu. We should also be very careful to say the Lord has sent me, the Lord has shown me. I też powinniśmy być bardzo ostrożni, mówiąc coś takiego, że Pan mi kazał, Pan mi pokazał. As I said, we should have this prayer. Powinniśmy mieć taką modlitwę, tak jak powiedziałem. But if you know yourself a little bit, you are cautious. Ale jeśli znasz siebie troszkę, to będziesz ostrożny. I hope and I pray that the Lord can use me. Modlę się i mam nadzieję, że Pan może mnie używać. But I cannot be 100% sure that he really could do this. Ale nie jestem 100% pewny, że mógł to czy owo zrobić. Why? Dlaczego? Because I still have the flesh with me. Ponieważ ciągle mam w sobie ciało. The old nature. Starą naturę. Which I take with me everywhere. Którą mam z sobą wszędzie. Which remains with me until I leave the earth. Która pozostanie ze mną aż do czasu, gdy opuszczę ziemię. But the prayer should be that the Lord can guide us. Ale naszą modlitwą powinno być to, aby Pan nas prowadził. And we know that Satan is a defeated enemy. Wiemy, że szatan jest już pokonanym wrogiem. He's a very powerful creature.
He's a very powerful creature. Ale jest bardzo mocnym stworzeniem. But he's not almighty. Ale nie jest wszechmocny. Only God is. Tylko Bóg jest. He doesn't know everything. On nie wie wszystkiego. He doesn't know your thoughts and your heart. Nie zna twoich myśli w twoim sercu. He can see what you can see and he knows the Bible. On widzi to, co ty widzisz, on zna Biblię, but he can't see your thoughts. Ale nie widzi twoich myśli. He can't see your motives. Nie widzi twoich motywów. He can't see what is in your heart. Nie widzi, co jest w twoim sercu. Only God can do. Tylko Bóg to potrafi. And also Satan is not everywhere. Też szatan nie jest wszędzie. We see those examples with Job, for example, that he enters the in the presence of God. Widzimy przykłady w księdze Joba, że on wkracza na scenę. That he accuses brothers and sisters. Oskarża braci i siostry. Be sure he's constantly trying to accuse you. Bądź pewny, że on cały czas stara się ciebie oskarżyć. By the way, when I accuse my brother, I put myself on the place of Satan. I tak swoją drogą, jeśli ja oskarżam o coś brata, to stawiam się na miejscu szatana. But God is the one who allows Satan to go only that far as he himself sets the border. Ale Bóg pozwala szatanowi działać tylko do tego momentu, do którego on ustanowi. So let us get busy with the Lord. Więc zajmijmy się Panem. But we should not underestimate the power of Satan. Ale też nie lekceważmy mocy szatana. But we are on the side of the one who is has the victory. Ale my jesteśmy po stronie tego, który zwycięży. Satan has no power over us. Szatan nie ma nad nami mocy. But the big mistake is when we underestimate his power. Ale wielkim błędem jest niedoceniać jego mocy. I like to tell you a little story of myself. Chciałbym opowiedzieć wam krótką historię o sobie. I liked very much to play chess. Bardzo lubiłem grać w szachy. Maybe I've told this story already. However, in my school time, I was almost slaved by playing chess all the time. W czasach mojej szkoły prawie że byłem zniewolony tą grą w szachy. We went to a tournament, yeah. Jeździliśmy na zawody. And once I remember very well, I was age of 15, 16 maybe. I pamiętam jedną sytuację, gdy miałem 15-16 lat. My opponent was a girl. I pamiętam, gdy moim przeciwnikiem była dziewczyna. And she was much younger than I. I była dużo młodsza ode mnie. Maybe 9 or 10. Może 10-9 lat. And I was 15-16. A ja byłem 15-16 lat. Was good in chess. I byłem dobry w szachy. So I thought, oh, 20 or 30 minutes I will win. Więc pomyślałem sobie 20-30 minut i wygram. And we started playing. Zaczęliśmy grać. And after 20-30 minutes I got in big trouble. I po 20-30 minutach wpadłem w wielkie tarapaty. Because she was really good. Ponieważ była bardzo dobra. What I want to say is this. Co chcę przez to powiedzieć? When you underestimate your opponent, you already lost. Jeśli nie docenimy przeciwnika, to od razu już jesteśmy na straconej pozycji. So again, the Bible is very clear about the power of Satan. Więc Biblia jest bardzo, bardzo wyraźnie mówi o mocy szatana. He's the creature with the most elevated position before. On jest stworzeniem, który był bardzo wyniesiony kiedyś. He is real and he has a much power. On jest prawdziwy, realny i ma wielką moc. But my father is greater. Ale mój ojciec jest większy. And he is defeated. I on już jest pokonany. So we don't have to be afraid before him. Więc nie musimy się go obawiać. Now, verse 19 shows us again this view that they expect the coming of the Lord. Więc 19 wiersz pokazuje nam teraz znowu to spojrzenie na przyjście Pana. What is our hope or joy or crown of boasting? Cóż, któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały? Of course, our hope is the Lord Jesus. Oczywiście naszą nadzieją jest Pan Jezus. Of course, our joy is the Lord Jesus. Oczywiście naszą radością jest Pan Jezus. However, Paul combines this here with the coming of the Lord. Ale Paweł wiąże to z przyjściem Pana. And the reward for the service. I nagrodą za służbę. So what he says is this. Więc to, co on tutaj mówi, to jest to. Paul worked with the Thessalonians.
He worked with the Thessalonians. Paweł pracował z Tesaloniczanami. They accepted his word. Oni przyjęli jego słowa. And they came, became Christians. I stali się chrześcijanami. And Paul gets a reward for this service. I Paweł otrzyma nagrodę za tą służbę. Now this is not visible. To nie jest coś widzialnego. Until the moment when the Lord Jesus is coming on the earth with all the saints. Aż do momentu, kiedy Pan Jezus przyjdzie na tą ziemię ze swoimi świętymi. Why it will be visible? Dlaczego to będzie widzialne? Because then the Thessalonians will be there. Ponieważ wtedy Tesaloniczanie będą z nim. So God gives Paul a reward for his service. This is the crown. Więc Bóg daje Pawłowi nagrodę za służbę, to jest korona. But at the same time, the Thessalonians are a reward for Paul. Ale w tym samym czasie również Tesaloniczanie są nagrodą dla Pawła. So for us it means every service what you have done for the Lord Jesus here on earth during your life. Dla nas to oznacza, że każda rzecz, każda służba, którą wykonaliśmy dla Pana Jezusa tu na ziemi, this will be rewarded. Będzie nagrodzona. It will become known. Będzie objawiona. It will be visible. Będzie widzialna. If you have encouraged someone, jeśli kogoś zachęciłeś, if you brought someone to the Lord, jeśli kogoś przyprowadziłeś do Pana, your children maybe, może swoje dzieci, if you supported a service, jeśli wspierałeś służbę, if you helped someone to come back into fellowship with the Lord, jeśli pomogłeś komuś wrócić do społeczności z Panem, if you helped someone to be able to worship the Lord, jeśli pomogłeś komuś, aby był zdolny wielbić Pana, doesn't matter. Nieważne. Doesn't matter if it's visible or not on the earth. Nieważne co. If it's visible on nieważne, earth. Czy to jest widzialne tu na tej ziemi. Sometimes we see results of our work. Niekiedy widzimy rezultaty naszej służby. But very often we don't see them. Ale często nie widzimy. But there will come a day. Ale nadejdzie dzień. When the Lord comes here on the earth with all the saints. Kiedy Pan wróci na tą ziemię ze swoimi świętymi. And then it will be visible to the whole world. I to będzie wtedy widziane dla całego świata. And God will reward you. I Bóg nagrodzi cię. You know, we don't like so much to talk about the reward. Wiecie, nie lubimy tak bardzo mówić o nagrodzie. Because we know very much what is said to the servant in the gospel. Ponieważ dobrze wiemy, co jest powiedziane do sługi w Ewangelii. When we did something for the Lord, we say we ought to do it. Bo gdy uczynimy coś dla Pana, to powinniśmy mówić, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo to, co winniśmy uczynić, to uczyniliśmy. And of course, I have to say it was by grace. I oczywiście mam mówić, że to było przez łaskę. It's not me, not my power, not my ability. It was the grace of the Lord. To nie ja, to nie moja moc czy zdolność, to przez moc Bożą. However, God says you get rewarded. Ale Paweł mówi, że dostaniemy nagrodę. And the reward will be different. I te nagrody będą różne. We also don't like this very much to think about. O tym też nie lubimy myśleć za bardzo. Because we think very much about our position. Ponieważ myślimy o naszej pozycji. And of course, this is true as well. Oczywiście to jest our prawdziwe. Position as children of God, when we are in glory, is for us is all the same. Nasza pozycja, kiedy będziemy z Panem w chwale, dla wszystkich z nas będzie ta sama. It's already today the same. Już dzisiaj jest ta sama. Remember, we are blessed with all blessings in heaven. Pamiętamy, jesteśmy błogosławieni wszelkimi błogosławieństwami. When we come into heaven, we don't have more. Kiedy dotrzemy do nieba, to nie będziemy mieć tego więcej. Except that we our body is transformed. Poza tym, że nasze ciała będą zmienione. From faith to see. Przejdziemy z wiary do oglądania. Będziemy mieć doskonałą społeczność z Panem, która nie będzie już przeszkadzana przez nic. All the blessings as children of God, as called, as all these things that we have it already. Ale wszystkie te błogosławieństwa, to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy powołani i tak dalej, to już wszystko teraz mamy. That's a wonderful thing. To wspaniała rzecz. But there's also a personal thing you take with you. Ale też jest osobista rzecz, którą bierzemy ze sobą. The experience you made on your life here on earth with the Lord, you will take with you. Doświadczenie, które przeżyłeś tutaj na tej ziemi z Panem, weźmiesz ze sobą. And be assured, this personal experience linked to your person will remain. I bądź pewny, że to osobiste doświadczenie, które miałeś tutaj z Panem, pozostanie. Our personality is not lost. Nasza
nasza osobowość nie zostanie utracona. We are not nameless spirits around the Lord Jesus. Nie będziemy wokół Pana jakimiś bezimiennymi duchami. You remain you. Ty pozostaniesz sobą. With your name given by your parents. Z Twoim imieniem nadanym przez amazing. Rodziców. To jest niesamowite. And the experience you had with the Lord Jesus, you will take with you and you will worship the Lord exactly for those experiences you have with him. I te doświadczenia, które tutaj miałeś na ziemi z Panem, zabierzesz z sobą i Go za to też uczcisz tam w niebie. And also the reward what God gives you for your personal service is individual. I też ta nagroda, którą Pan Ci da za Twoją osobistą służbę, będzie dla każdego osobista. So Paul can say, look, the Thessalonians, they are the fruit of my work. Więc Paweł mógł powiedzieć, Thessaloniczanie, Wy jesteście owocem mojej pracy. Again, nothing to be proud of. Oczywiście to nic, z czego mamy być dumni. Rewards every glass of water what you gave to the saints. Ale Bóg nagradza każdą szklankę wody, którą dałeś do świętych. Every service you have done for the Lord. To oznacza każdą służbę, którą wykonałeś dla Pana. And it is mentioned here at his coming. I tu jest wspomniane przy jego przyjściu. Again, this is the visible coming. It's not the rapture. I tutaj jest mowa o tym widzialnym przyjściu, nie o pochwyceniu. Because the reward is not at the rapture, but will be at the visible coming of the earth. Ponieważ nagrody otrzymamy nie przy pochwyceniu, tylko przy tym widzialnym przyjściu Pana na ziemi. For you are our glory and joy. Zaiste, Wy jesteście chwałą naszą i radością. So does it not, is it not worth to serve the Lord? Czy nie jest warto służyć Panu? And to do everything for Him? I czynić wszystko dla Niego. Live a life for His honor. Żyć życiem dla Jego chwały. To the calling we have in the Lord Jesus. Godnym naszego powołania, które mamy w Panu Jezusie. Yes, there is a big value of it because God sees it and He is honored. Tak, jest w tym wielka wartość, ponieważ Bóg to widzi i to docenia. I would stop here. There are also different crowns. You can look it up. Chciałbym tutaj się zatrzymać. Są też różne korony. Możecie sobie poszukać tego. I just mentioned it is the crown of boasting. The crown is woman's. All this mentioned. Tutaj mamy wspomniane w 19 wierszu koroną chwały. This is a crown for your service. To jest korona za służbę. There are different crowns. There are crowns for martyr. Someone who gives his life for Christ. Są różne korony, są korony dla męczenników. There's a crown for shepherd service. Jest korona za służbę pasterską. There's a crown for those who are overwinners. Überwinder. Jest są korony dla tych, którzy przezwyciężyli, którzy wytrwali. Crown for those who live a victorious life. Są korony dla tych, którzy żyją zwycięskim życiem. I don't think that every believer get those crowns. Nie wydaje mi się, że każdy wierzący otrzyma te korony. God will judge it. Bóg to oceni. And he give a reward. I on da nagrodę. And for sure I will be surprised. Na pewno będę zaskoczony. You know, there will be the judgment seat of Christ. Kiedy będę przed tym sędziowskim stolicą Chrystusową. As believers, we are not afraid of this moment. Jako wierzący nie obawiamy się tego but w tej chwili. Forward for this moment. Ale ja oczekuję na tą chwilę. Because Jesus Christ personally will look together with me in my whole life. Ponieważ Jezus Chrystus razem ze mną przejrzy całe moje życie. And I will learn how he sees my life. I dowiem się, jak on widział moje życie. And I can tell you, I'm very interested. I powiem wam, że bardzo jestem tym zainteresowany. I'm really very neugierig. Curious. Curious. Ciekawy. Jestem bardzo ciekawy tego. Because maybe I thought I did so much for him in this moment. Bo może wydaje mi się, że w tej chwili tak wiele dla niego zrobiłem. And he would show me later on I couldn't use it because you were too proud of yourself. Ale on mi pokaże, może tego nie mogłem użyć, bo byłeś wtedy zbyt dumny. Your motives were not right. Twoje motywy nie były odpowiednie. At a different moment, when I thought this was nothing. A w innej chwili, gdy pomyślałem, to było nic. He will say this was very precious for me. On powie, dla mnie to było bardzo cenne. I know that my judgment is done on Calvary's cross. Wiem, że mój sąd dokonał się na krzyżu Golgoty. But the moment at the judgment seat, my thinking will be harmonized with the view of the Lord Jesus. Ale tam przy tej sędziowskiej stolicy Chrystusowej moje myślenie będzie zsynchronizowane z myśleniem Pana. And after this moment, you can be assured
There will no question be unsolved. I od tej chwili możemy być pewni, że żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Later on, when we are around the lamp of God, there will be no question anymore. Później, kiedy będziemy zgromadzeni wokół baranka, nie będzie już żadnych pytań. Because everything is clarified. Ponieważ wszystko będzie wyjaśnione. It's not possible that I will think, oh Lord Jesus, let me ask the question, what did you think about this day and this moment and this? No, it's clear. Nie będzie takiej sytuacji, że ja wtedy zapytam, o, Panie Jezu, co Ty wtedy w tej sytuacji pomyślałeś? Therefore the judgment seat is an important moment, a very personal one. Dlatego ta sędziowska stolica jest bardzo ważnym i osobistym momentem. And the Lord Jesus will reward or give the reason for a reward which is shown later. I Pan Jezus tam da nam powód dla nagrody, którą później otrzymamy. So, I hope that we are all encouraged by this real living life of the Thessalonians. Mam nadzieję, że jesteśmy zachęceni tym żywym przykładem Tesaloniczan. Young believers, młodych wierzących, they gave the first love to Christ, którzy mieli pierwszą miłość do Pana Jezusa. And we hope that the Lord can also revive our first love to Him. I mam nadzieję, że Pan Jezus również może ożywić naszą pierwszą miłość do Niego. And then the service for Him in our daily life will be the result. I rezultatem tego będzie nasza służba do Niego w naszym codziennym życiu. And the expectation that He will come. Maybe today will help us to live this life according to His will. I też to oczekiwanie, że On może przyjść każdego dnia, również i dzisiaj będzie nam pomoże nam żyć takie życie. Thank you.